Siemanko, brygada. Właśnie jadę nowiutką Skodzinką, wczoraj kupiona. Dzisiaj już jest u mnie, można powiedzieć. Zrobiła niewielki przebieg, naprawdę niewielki. No czuć świeżość, nowość, wszystko jest w milusie, delikatne. Będziemy się bawić. Zabezpieczone będzie w sumie wszystko. Od wnętrza po, no, na zewnątrz. Pierwsze co zrobię, słuchaj. Pierwsze co zrobię, to będzie zdjęcie felg i założenie moich. Z Audi. Rozstaw śrub jest ten sam. Jedyne co się różni, to pierścień centrujący. Pierścień. Otwór centrujący. Ale już zakupiłem pierścienie centrujące. Tak, żeby zacząć właśnie zrobić sobie felgi. Auto będzie stało na moim felunku. A ja będę się nim bawił. Co jest fajniejsze, że mam na ten zabieg ohohoho czasu. Do 26. Tak, dzisiaj mamy 15, więc słuchaj, 11 dni. Akurat idealnie, perfekcyjnie, mam trochę wolnego teraz, tak mi się w pracy ułożyło, ogólnie tak wszystko się złożyło, żeby było dobrze. Powłoki, no wszystko wyjdzie w swoim czasie, nie wiem jak mi się to uda nagrać, nie wiem jak to nagram, czy w przyspieszeniu, czy będę miał GoPro na dyni. Słuchaj, no wszystko zależy jak będzie to szło, a jak będzie szło, na pewno zajebiście. No dobrze, słuchaj, tak jak widzisz, tutaj już wymieniłem, czas na tył. Używam fabrycznego skodowskiego podnośnika. Teraz tak, kolejna rzecz, zaślepki mam. Wszystko trzeba zrobić tak, żeby nie porysować felgi. Oczywiście tu już, szczególnie na tamtej, były takie zadrapania. Ktoś jak przykręcał pewnie pistoletem, ja nie używam pistoletu. Biorę szczypczyk i zobacz, widzisz co jest grane? I delikatnie. Tak, żeby raz i następny, one mają fajne ząbki, delikatne ruchy i zejdzie, o. Raz i powolutku i dwa, no właśnie, tak to wygląda. Klucz albo użyję fabrycznego, ale raczej nie będę używał, bo on teraz wygląda słabo. Tu oczywiście stosowny z osłonką i wszystko idzie ręcznie, żadnych kluczy pneumatycznych, żeby nie rysować krawędzi, bo żeby nie wiem co, i tak się porysuje, i tak się porysuje. No dobra, a jeszcze jedna rzecz, słuchaj, zakładam tak jak widzisz swoje koła i oczywiście musiałem dokupić stosowne pierścienie, żeby otwór centrujący się zgadzał, przecież nie będę jeździł, żeby była tutaj duża szczelina, bo Skoda ma 57,1, Audi ma 66,5, także spora różnica, kurczę, a nie o to chodzi, ma być brzytwa i tak jak widzisz 17 tu jest maks. No dobrze, właśnie skończyłem, o kurczę, mało baterii, nieważne, właśnie skończyłem
wymianę kół, słuchaj, no chudo to wygląda z tym moim felunkiem. No tamta dziewiętnastka leży tutaj perfekcyjnie, u mnie to taki, no przy tych felgach no bida, no bida, straszna bida. Zapomniałem o czymś ważnym powiedzieć na początku, słuchaj. Chodzi o to, że nawet jak razem z właścicielką się widziałem, nie widzieliśmy tego, bo mówi, że jak jechała, coś z lewej strony mówi jakaś brzegu, mówi pod auto i było straszny huk. No i teraz już wiem co, zacząłem, chciałem podnieść auto, słuchajcie, tu coś uderzyło, tutaj jakby od spodu, nie wiem, coś mówi, że to był huk niesamowity i to prawdopodobnie to, ciekawe co to było. Ale najlepsze jest to, że tu w ogóle nie jest obdarte, nic, kompletnie. Jest czyściuteńko, czyściuteńko, tylko tak jakby tu dostało strzała. Także no kurwa, pech to pech. Co gorsze, słuchajcie, jak kupili auto, w ten sam dzień, dzień przed odbiorem, ktoś otwierał tutaj drzwi i rąbnął z impetem w słupek i tu poszło do podkładu. Także ta strona z tego co mówi, że tu było lakierowane, więc kurwa, zobaczcie co za czasy, nie? Jak człowiek ma pecha, to ma pecha. No dobra, słuchaj, no co? Dzisiaj koniec, wymiana kół, dzisiaj sobie odpuszczam, siłownia. Jutro od rana wstaję, jak będzie właśnie fajna temperatura, czyli raniuteńko, myję go. Czyli robię mu dekontaminację, pomimo że jest z salonu oczywiście, trzeba. Czyli ta remover way wiedzie Dayron, mycie ciepłą wodą, później słuchaj, z płynem do naczyń i zobaczymy co tu magicy wykombinowali z tej strony, zobaczymy różnicę lakierów, a raczej moim zdaniem, chyba że pięknie tutaj się strzeli, będzie idealnie. I słuchaj, co zrobię? Położę niewidzialną wycieraczkę, czyli umyję auto i biorę się za szybki. Przeczyszczę szybki, tlenkiem ceru wszystkie i położę tutaj w wiedzie oczywiście co? Lejga, która jest, nie siedzi już 3 lata, słuchaj, i jeszcze się, znaczy ona już można powiedzieć, że się kończy, ale jeszcze się nie poddała skurkowana, taka jest flądra. A w kolejny dzień, kurczę, wjeżdżam z felgami, czyli felunek będzie liźnięty, umyty oczywiście, dekontaminacja pełna, liźnięcie maszynowo, stożki oczywiście, te antywiadu. Tutaj prawdopodobnie wiedzie powłoka grafenowa lub baksoil, jeszcze nie wiem, zobaczymy, podejmę decyzję. Możliwe, że i baksoil. Tutaj jest ciemna felga, to fajnie będzie siedzieć jakiś grafenik. I później będę brał się za lakier. No zaczynam kolejny dzionek, zacznę od wiadomo pianki, mycia, zobaczymy czy coś na nim siedzi, co zaaplikowali. Na pierwszy strzał, słuchaj, pójdzie piana neutralna, tu nie ma sensu wjeżdżać w ogóle z czymś agresywnym, po co? Nie ma opcji, no, raczej nie ma opcji, jest opcja oczywiście, ale nie ma sensu. Nie ma sensu wjeżdżać z agresywną chemią, wszystko neutralne, szamponik wyjedzie najpierw 6-7-6. Który doskonale domywa. Później ewentualnie zobaczymy jak wygląda hydro, jeżeli coś na nim będzie, a prawdopodobnie będzie. Wjeżdżamy z płynem do naczyń, wjeżdża do garażu i zajmuje się szybkami. U mnie oczywiście foteliszcze całe zakryte, żeby móc się sprytnie przemieszczać, żeby nie zabrudzić nowych foteli, kurczę, no bo szkoda by było roboty, wiadomo, że jak się przy aucie krąży z chemią, zawsze gdzieś to się ręką wytrze, gdzieś tam się zahaczy, więc wszystko, kierownica nie jest zabezpieczona, bo zawsze jak siadam, zakładam rękawiczki, czyściutkie, żeby było tak, żeby niczym właśnie tłustym łapskami nie dotknąć, także tutaj kurczę, kierownicy nie zabezpieczam, później na trasę jak będę jechał, mam rękawiczki, może pokażę, takie białe, specjalne, no takie, taki smaczek, no, żeby nie było. No dobrze, przepraszam, godzina, słuchaj, 6 rano, ja wrzucę to w przyspieszeniu, bo tutaj dużo roboty nie będzie tak naprawdę, to będzie chwila, moment, umycie takiego auta, to jest po prostu sama przyjemność. A, autko ma najechane 516 km dokładnie, z czego ja zrobiłem 20, także 5000 km i znalazło się u dziadzi. Tutaj mój szerszeń będzie się przyglądał, czy dobrze mi idzie. No dobra, to co, lecimy z myciem.
No dobrze, słuchaj, pierwsze mycie za mną, lakier śliski, pewnie jakiś sprytny wosk, 6-7-6 już skutecznie go w miarę tam przymulił, tutaj już mamy taflę, tu jest w sumie chyba najlepiej, tu też już tafla, tu już też tafluje, dach już też nie ma takiej hydrofobowości jak przed jak po pianie neutralnej. Tak naprawdę no tutaj się jeszcze coś tam broni, ale myślę, że teraz skakuje już właśnie starem na mokro, wjeżdża tutaj Leiga, Herobiol oczywiście, później wjeżdża Dejron, z Dejrona wjedzie albo Enso, albo ewentualnie Binder, jeszcze zobaczę, nie wiem, lub Corrosol, zobaczymy, ale myślę, że tutaj niepotrzebny jest żaden mocarz, chodzi o to, żeby sprawdzić, kontrola, czyli możliwe, że nawet wjadę tutaj z tym, z Car Pro, możliwe, żeby szybko sprawdzić, co jest 5. No dobrze, słuchaj, no to co, lecimy dalej, czyli tar removerek, Dejron, później mycie płynem do naczyń i wjeżdżamy na garagę. No dobrze, słuchaj, i sprawa wygląda tak. Tu na masce była jakaś dziwna plama, ciemniejsza taka, pewnie jakieś zabezpieczenie, coś robili, no, przykryli to ładnie. Tutaj jakieś dziwne, takie ciemniejsze zacieki, to jakieś tam zabezpieczenia, coś tłustego, kurczę. I słuchaj, nic z tego nie ruszało, nawet, kurczę, ENSO, ten produkt, który fajnie odtłuszcza, gdzieś go mam. Nazwa, kurczę, na P, co to było? Pri, coś z P, dobra, nieważne. Słuchaj, ja nie potrafię żyć bez Strowelsa, bez Alfanola OC. Naprawdę, 1 do 10, całe auto jednak przejechałem, wszystko się pięknie wyrównało, jednak jest mistrzem. Tak jak widzisz, już hydro siada i to tak grubo można powiedzieć, że tutaj jeszcze jedno podejście tylko z płynem do naczyń właśnie, to będzie takie finiszowe już. Ale do czego zmierzam? Teraz wleci Dejron i przygotowałem sobie od razu tlenek ceru, pad filcowy. I wjeżdżam na szyby. Jak będzie sobie Dejron tutaj pięknie gryz zanieczyszczenia metaliczne, których pewnie będzie bardzo mało, prawdopodobnie, ja będę sobie ogarniał szybkę, słuchaj, kurczę. No dobra, słuchaj, to co? No lecimy dalej. Tutaj będę miał niezłą przeprawę, bo wczoraj jak już patrzyłem pod słońce, jak było przymulone już woskiem, hologramy niesamowite, bo tu był lakiernik, wiadomo, więc tutaj czuję, tutaj już były jakieś zacieki takie dziwne, więc czuję, że tutaj będę miał fajną przeprawę, kurczę, z tą stroną, może być ciekawie, a szczególnie ten panel. No tak to jest, no. Tu już tafla całkowita, kurczę, tu już będzie się ciężko zbierać wodę. Wiesz co, chcę ci pokazać, zobacz, tu już szyby doczyszczone, widać, że tu już nic nie ma, kompletnie nic nie ma, ale, a właśnie, dlaczego tym sprzętem? Ja już kiedyś pokazywałem na Facebooku, zobacz, pad filcowy, goguś do trzymania, słuchaj, i to jest piękna sprawa, bo w trakcie jak ci Dejron, powiedzmy, gryzie, zobacz, odpowiednie stężenie tu nigdzie nie spływa, woda później to wypłuczesz od razu z Dejronikiem, po co tu wlatywać z kwasem? Jeżeli gdzieś tu jest za ciasno, powiedzmy, to zdejmuję to trzymadełko i samą rąsią dojeżdżam idealnie. I te szybki będą później, to tylko okleję i przy samych rantach przetrę i będzie brzytewka. Będzie od razu, można powiedzieć, że odtłuszczę i pod niewidzialną wycieraczkę będzie brzytwa. Jeżeli chodzi o lotną rdzę, z tej strony widzę, że nie ma nic. Tam były jakieś takie dwie kropki, jest dobrze. Zresztą widać, nie? Jak jest dobrze. No. Niby nowe auto, ale nie jest źle, to nie jest tak, tam były dwie kropki, tutaj mi chodzi, że ze szczelinek i tutaj z tych pierdół wypływa. Na lakierze, na masce w ogóle nic nie było, co ciekawsze, no ale jak widać, gdzieniegdzie rudzielec się pojawia, kurczę, spłynęło to elegancko. Tutaj zrobiłem sobie miksa Car Pro z z gęstym, kurczę, z Newcarem, tak, żeby go rozrzedzić. Car Pro szybko działa, fajnie się dogadują ogólnie te dwa Dejrony. Szkoda, że już tego Newcar nie ma, bo całkiem przyjemnie, fajnie się go miesza z takim glutem. Car Pro również dobrze, fajnie wymieszać, z każdym gęstym zresztą, zrobić mu taką proporcję, żeby był, i naprawdę jest fajne działanie.
Tak jak widać, no nie jest źle. Zawsze coś tam się znajdzie, nawet i w nowym aucie. No dobra, to co, lecimy z wypłukiwaniem. Kurczę, ostatnie mycie z tym płynem do naczyń i wjeżdżam do garażu. Skończone, słuchaj, osuszone. Wnęki również osuszone. I teraz tak, jeżeli chodzi o sam lakier, jest w bardzo dobrej kondycji, wiadomo, jest to nowy, świeży lakier. Po czym poznać, że kurczę, tak naprawdę lakier jest w fajnym stanie. Jak go umyjesz i tak naprawdę zdejmiesz wszelkie zabezpieczenie, woda rozjeżdża ci się takimi kołami i ona tak naprawdę, jak jest lakier w bardzo dobrej kondycji, to on zjedzie. On powoli będzie to taflował i on praktycznie nie powinno... Zresztą zrób sobie korektę i polej wodą. Nie aplikuj żadnego zabezpieczenia i polej wodą. Zobaczysz, jak pięknie spływa, jak lakier jest zadbany oczywiście. Przy 10-letnim gruzie, czy tam 15, albo przy nawet 3-letnim, gdzie lakier jest dobity, powiedzmy, po szczotach, to nie ma opcji, żeby, bo wiadomo, siedzi w tych zakamarkach. I tutaj muszę powiedzieć, że lakier jest w całkiem niezłej kondycji, co mnie bardzo cieszy. Tutaj była jakaś plama, która, kurczę, tak jak mówiłem, zeszła tylko i wyłącznie z trowelsikiem. Osuszanie. I tu jest fajna sprawa, bo nie przeciągamy mikrofibry. Wiadomo, zdjęliśmy zabezpieczenie, nie ma poślizgu. Wybieramy takie mikrofibry, które chłoną mnóstwo wody. U mnie tutaj, wiadomo, wjechał czerwony kawalier. Kładziemy, delikatnie przyklepujemy i, że tak powiem, zdejmujemy mikrofibrę, zbieramy wodę, do tego sprężone powietrze, wszelkiego rodzaju zakamarki. Później, jak już zebrałem tą największą ilość wody, zaczynaj sobie od szyby. Wjechała zerda. Ona jest delikatna i już to, co wydmuchiwałem, już zerdą też delikatnie. Ona jest taka popitaśna, o właśnie, że jest fajnie praktyczna. O, tak, że fajnie się nią operuje. Jest leciutka, a dużo chłonie. Kawalier niestety jest ciężkim czołgiem i on właśnie na całe panele sobie delikatnie, tu jeszcze gdzie niegdzie widzisz krople są, no to sprężone powietrze oczywiście i rura, nie? Tutaj i tak, ja używam sprężonego powietrza, wszystkie końcówki mam obgumowane, tak jak ta, tak samo i tu gdzieś mam, poczekaj, jest, widzisz? Dysza Venturiego, tak samo gumowa końcówka, bo gdzieś możesz niechcący puknąć nawet, kurczę, i masz pozamiatane. O, widzisz, jak to zjeżdża? A lakier jest bez zabezpieczenia, słuchaj, ale jest naprawdę w dobrej kondycji. No dobra, słuchaj, ja wjeżdżam do garażu i zabieram się za aplikację niewidzialnej wycieraczki. No, jesteśmy w garażu, autko już zapakowane. Takie stosowne frizelinki. Dlaczego tak? Dlatego, że nie będę jeszcze go polerował, a nie chcę, żeby mi się kurzył. Szczególnie dach i maska. Dwa, pracując przy szybkach gdziekolwiek, nawet jak gdzieś tu, powiedzmy, przejdę, nie przerzucę jakiegoś syfu, chemii, czegokolwiek, bo jeżeli chodzi o zarysowanie, no wiadomo, jak mocniej pociągnę, to zarysuję, ale ten materiał jest bardzo delikatny. On, tak jak widzisz, i on będzie sobie leżał. Zrobię dach, odkryję wtedy dach, jak będę robił, przejdę na maseczkę i po kolei tak właśnie robię, jak mam auto z bardzo dobrym, w bardzo dobrym stanie lakier, bo tak naprawdę zrobiłem sobie już inspekcję lakieru i słuchaj, tu jest holc, gdzie wiadomo, był lakiernik, tu ten panel, te trzy panele są najgorsze, tu jest najwięcej holców, dach jest igła, tu jest naprawdę całkiem dobrze, naprawdę dobrze. I tu jest gdzieś hologram i tu przy drzwiach w dwóch miejscach jest taki hologramik. I to nie są jakieś wzdłużne, to nie jest od osuszania na pewno, bo tylko i wyłącznie dotykałem, to już była ingerencja w salonie jegomości. Lakier jest w fajnym stanie. Będzie fajna, przyjemna robota. Ja teraz, słuchaj, stawiam GoPro. Oczywiście wszystko będzie w przyspieszeniu. Wskakuję tutaj z IPą, odtłuszczam szybę i zaraz zobaczysz, raczej jaka niewidzialna wycieraczka. Leigi oczywiście, no bo inaczej tego nie widzę. To jest ta z tym motylkiem i akurat obskoczę wszystkie szybki za 50 zł. I posiedzi tutaj, przebiegi będą srogie, ale myślę, że 2 lata powinna wytrzymać przy stosownym dbaniu.
zrobione. Trochę to trwało, żeby w każdy zakamarek idealnie się wbić. Oczywiście ten motylek od Leigi to jest coś pięknego, w każdy kąt, kurczę, wjeżdżasz tym motylkiem, nawet słuchaj tutaj, kurczę, pod ten, pięknie do samego końca, bo on jest tak wysunięty, no idealnie, no po prostu nie ma tak naprawdę moim zdaniem lepszej powłoki, jeżeli chodzi o tego motylka. Nie dość, że siedzi jak wściekła, szybki, jak widać, perfekto, słupki piano ponownie były lakierowane, tylko ten nie był ruszany, słuchaj, tylko ten. Reszta, wszystko tu widać, odcinę. Tutaj to jeszcze, jak cię mogę, jest dobrze zrobione. Ale tutaj to jest po prostu masakra. Zresztą chyba nawet tu złapiesz. Zobacz, widzisz? Widać odcinę, co? I nie jest to folia. O, wyobraź sobie, jak one były zmasakrowane, dlatego je polakierowali. To jest właśnie, tak jak widać, no właśnie. No i tutaj to samo. To jest ten sam klimat. No, tu jest trochę lepiej, ale ten to jest zmasakrowany. No dobrze, słuchaj, ja idę. Też w przyspieszeniu felgi ogarnę, też ci to pokażę. Tak, dla zasady. U mnie mycie jest standardzik. Nie będę jechał tam żadną ostrą chemią, oczywiście. Jedyne co zrobię, to umyję je dokładnie. Zrobię dekontaminację jak najbardziej. Wleci Dayron, wleci Tar Remover. A później, kurczę, biorę je tutaj do garażu i. Dzisiaj chyba jeszcze nie. Nie, dzisiaj już może mi się nie będzie chciał. Jutro przyjadę z pracy, pojadę na siłownię. I ogarnę sobie, kurczę, maszynowo felunek, położę jutro powłokę i zaczynam zabawę z lakierem. Oczywiście to wszystko, tak jak widzisz tutaj, z racji tego, że już skończyłem, wszystko wraca i zobacz, piękna sprawa. I zaraz uzupełnię też tutaj na szybki dodatkowym, żeby, o, pięknie, zobacz co jest grane. Zobacz, jakie to jest delikatne. Patrz, cyk, cyk. O, magnesik trzyma. Bardzo ładnie. Ciach, ciach, ciach. I zasłaniamy. O, tutaj zaraz następne powieszę. O, cyk. Dobra. I całe autko, słuchaj, będzie zasłonięte. Nie będzie zakurzone. A o to mi właśnie chodzi. Później będę sobie po kolei zdejmował. Mówię, jak jest stary gruz, to oczywiście się w to nie bawię, bo tu będzie wtedy będzie grube cięcie, będzie masakra. Ale jak jest lakier, naprawdę, tak jak tutaj w przyzwoitej formie, nie ma sensu go, raczej nie ma sensu. No mógłbym zostawić pewnie, bo ja ten pył bym i tak zebrał finiszem, ale niech będzie tak, jak tak robię i niech tak zostanie. Jakoś bardziej się czuję tak pewnie, nie wiem dlaczego. No dobra, zakrywam całego rzęcha i lecę na zewnątrz. Felunek już ogarnięty, słuchaj, no wygląda ładnie, no co, nowy, idealnie, a będzie wyglądał jeszcze lepiej. Ostatnia felga, którą czyściłem, czyli ta, połowa jest szorstka od wewnątrz, pewnie odkurz lakierniczy, jak lakierowali, źle zabezpieczyli, ale słuchaj, słupki piano, jest tylko jeden, który nie był lakierowany, zobacz, widzisz, takie jaśniejsze tam, no... pół centymetra. Kurczę, jakby nie można było zrobić dotąd odciny, no nie jest tak? Słuchaj, prawie pół centymetra taśma. No tak jest, no co zrobić, no auto 500 km przejechane i tutaj tak samo i tylko z tamtej strony jeden, który kurczę nie był lakierowany. Masakra. Nie, no nie jest źle, to jest wszystko oczywiście do wyrównania, to się zgubi, to bez problemu. No dobrze, słuchaj, no to co, jutro pewnie znowu w przyspieszeniu
będę go lizał. Tutaj wiadomo, wiele wlecę z stożkami. Wnętrze, kawał felgi to kurczę, prawdopodobnie nie, średnim padam lepiej, bo dużym to słabo łapie. Średnim jest kurczę, wbrew pozorom, szybciej i dokładniej. Więc wleci mini Heckman z prawdopodobnie żółtym padem i zobaczymy, coś wybierzemy, no coś wybierzemy. A tutaj zobaczymy, czy nie wystarczy nawet stożki na wkrętarkę. Całkiem możliwe, że nie trzeba będzie bawić się z sprzętem na przedłużkę. Lub ewentualnie proxonem i będzie bajeczka. No dobrze, zaczynam kolejny dzień. Właśnie przyjechałem z siłowni i będę, kurczę, brał się za felunek. Robiłbym to w pionie, te felgi. Postawiłbym sobie, wygodniej bym było, ale dla potrzeb filmu będę leciał tutaj, kurczę, na leżąco. Teraz tak, czym będę pracował? Na pewno będzie to, tak jak widzisz tutaj, na pewno będzie to Heckman Mini. To nie ma tematu. Idealnie na takie rzeczy, na takie elementy się nadaje. Pasta. Nasiol 505, można powiedzieć, że taka finalna, z padem żółtym, bo tu chodzi o odświeżenie. O odświeżenie, nic więcej. Felgi w bardzo dobrym stanie, słuchaj, z tego co widzę, jest idealnie. Czoło też wygląda bardzo przyzwoicie, więc super. Elementy, czyli ramiona, tak jak widzisz, proxonik tutaj się perfekcyjnie zmieści. Pomimo, że ten też by się zmieścił, ale mniejsza możliwość manewrów. Felgi są niewdzięczne, bo mają tutaj w środku taki rant. I tutaj chciał, nie chciał, będę musiał się wspomagać stożkiem na wkrętarkę lub ewentualnie na przedłużce. Zobaczymy. Oczywiście nie będę tutaj wszystkiego pokazywał w trakcie. Ewentualnie jak coś dziwnego, nietypowego, a raczej tutaj nietypowego nic nie będzie, bo to jest klasyczna, raczej klasyczna felga. No co tu skomplikowanego? Widzisz wzór, no kurczę, filozofii tu nie ma, nie oszukujmy się, koła o, dosłownie na nowo nie odkryję. Co do past, zobaczymy. Będę chciał pojechać finałową, zobaczymy jak to się będzie zachowywać, a wiem, że będzie dobrze, bo zresztą ten pad żółty to ze wszystkim dobrze współpracuje. A nie przygotowałem sobie jeszcze przedłużki, bo tak jak widzisz, tak jest kurczy byk. Padwasher za... kurczę, 115 zł chyba tam sprzedaje kolega z internetu. Nie pamiętam kto, później wspomnę o nim. Mnie wysłał za koszt wysyłki, bo chciałem go kupić, ale mówisz, o, bo mi pomogły dziadzia kiedyś. Nawet nie pamiętam. No to wyślę ci go za darmo. Okej, okay, 115 zł, zobaczymy. Czy niszczy pady? No ja już swoje wiem, ale zrobię o nim film. Dla mnie troszeczkę to jest za nisko, bo jest przygotowane pod dual action ewidentnie. Tak z 3 cm do góry i wtedy idealnie też na rotacji. No dobra, słuchaj, ja wstawiam GoPro na statyw, tak jak widzisz. Tutaj wszystko będzie kabel, żeby im prądu nie zabrakło. Oświetlenie właśnie u mnie w garażu. Drzwi mam teraz otwarte, ale ja je zamknę. Jak robię felgi, uwielbiam mieć punktowo tylko. Dookoła będzie właśnie ciemno i skupiam... Tak fajnie jest, naprawdę. Nie ma za dużo światła, jest przyzwoicie. Latareczka standardowo, ja to. Więc co pozostało? A, i tutaj widzisz ten kuferek, nie? Tutaj są podstawowe moje pady. Tak jak widzisz, szczelnie jest to wszystko zamknięte. Walizka waży naprawdę mnóstwo. A jak czegoś mi zabraknie, to lecę do podpiwniczenia. Tam jeszcze leżą w skrzynkach i w foliach, w skreczowych takich, kurcze, pady. Ale z reguły to, co tutaj mam, to wystarcza bez problemu, więc je tylko dokupuję. To są takie, no powiedzmy, moje ulubione, gdzie wiem, że to się wszystko, co jest w tej walizce, gdzie bym nie pojechał, między innymi też jak gdzieś nieraz jadę, to jest, ta walizka jest wystarczająca, jeżeli chodzi o pady. I futra oczywiście. No dobra, lecimy z bałaganem. Słuchaj, zapomniałem dodać, że jak było nakierowana tamta strona, posłuchaj tego. I dlatego zaczynam od tej strony. Odkurz lakierniczy. Tu już jest, no jest różnica. Słuchaj, pasta ma fenomenalny połysk. Naprawdę, pomimo, że tu jest nawoskowane, słuchaj. Tu jest nawoskowane. No tu już widać, już pojawia. Nie, no jest bajeczka. I właśnie finish zdecydowanie wystarczy. Z gąbką polishingową. Współpracuje to, kurczę, wspaniale i to się sprawdza na większości lakierów, kurczę, jeżeli chodzi o ten żółty pad. No naprawdę, ja ogólnie tego żółtego pada za DBL-a uwielbiam, uwielbiam.
No, co się okazało, słuchaj, że finisz nie do końca poradził sobie z tym odkurzem, więc tutaj wlatuje no grubasek. Konkret, wyjadacz, 105 od pad. Myślę, że wezmę jakiś twardszy. Z futrem na razie nie chcę wskakiwać. Wezmę na razie padzikiem, zobaczymy. Lub zobaczę, albo futro. No jeszcze nie wiem, kurczę, ale no niestety pasta i ten zestawik sobie z tym nie do końca poradził. Znaczy, zrobiłbym jeszcze ze 2-3 podejścia, to by zeszło, ale no po co, jak ja mogę raz kantingiem, a później wiadomo, tylko finish, nie? Także no niestety. A, jeszcze jedna rzecz. Zobacz, tu gdzie jest ten odkurz, jak od razu złapało pada. Co? Nieźle, kurczę. Pięknie. No dobrze, słuchaj, po wszystkim. Teraz tak, myślałem, że wezmę 105. Wziąłem jednak tutaj 305. Pad od Flexipad Satin biały, fantastyczny. No, robi się nim zajebiście, naprawdę fajnie. Ale tutaj niżej musiałem niestety, albo stety, moim kochanym Proxonem, no ta maszyna jest cudowna, i pad oczywiście Flexipadsa futro na gąbce. Uwielbiam je do takich właśnie spraw, bo gdy masz takie wypustki ranty, łatwo się można przebić. I to futro pozwala mi na to, że się pięknie układa dzięki tej gąbce. Naprawdę, na takie właśnie wynalazki ranty nierówności jest idealne. Tutaj widzisz, jest taki gzymsik i tutaj bardzo łatwo się można przebić. No po prostu aż się prosi. I stąd właśnie ta to futerko na tej gąbeczce, gdzie nawet jak się źle ustawisz, ta gąbka wyrównuje pracę tego futerka. Także zobacz, odkurzu nie ma, a jeżeli chodzi o połysk, jest bajeczka. Wygląda to bardzo dobrze. Słuchaj, teraz tak, nie będę ci pokazywał wszystkich felg, zrobię je od wewnątrz najpierw wszystkie, a później zacznę znowu ci marudzić, jak zacznę robić je na zewnątrz, od strony zewnętrznej, pokażę ci czym i jak będę się bawił. Jeszcze parę słów od ojca prowadzącego. No tak robię felgi właśnie w Pionie, no tam dla potrzeb filmu, i jest zdecydowanie wygodniej, bo tak jak widzisz, lampa pod skosem w tę stronę, felunek stoi, ja wszystko widzę i w ogóle inna jazda, prawda? Zobacz, wszystko perfekcyjnie, nie męczę pleców. Także dlatego zrozum mnie, że wszystkiego nie będzie. Tu wiele rzeczy pewnie nie pokażę, no ale kurczę, no ja muszę też zrobić to auto, a nie tylko siedzieć i, można powiedzieć, nagrywać. Oczywiście też mi na tym zależy, kurczę, ale też są i ważniejsze priorytety. Dobra, lecę. No dobrze, wewnętrzne strony zrobione. Teraz jak się będę bawił? Już ci mówię, już ci opowiadam. Słuchaj, szybka sprawa. Na zewnątrz Proxonic, dlatego że jest poręczny, wygodny, delikatny. Do tego pad Flexipadsa, czerwony, mięciutki, będzie idealnie tutaj pasował. Dlaczego tak? Bo jest wysoki, słuchaj, i tak naprawdę zobacz, wszędzie tu nim na spokojnie sobie dojadę. Tam, gdzie nie będę czuł, że jest dobrze, oczywiście przedłużeczka, mini Heckman. I teraz tak, zobacz, jedna gąbeczka pod mini Heckmana. Latareczki, te sprawy, wszystko jest. Garażowy temat. Piękna sprawa, co? Mam też pod większe bydle. Tutaj mam nawet z takim specjalnym podstawką pod przedłużkę. Także no, garażowo, ale wszystko jest tak zrobione, żeby było poręcznie i sprawnie przede wszystkim. No dobra, zarzucam GoPro na ten. No, a jeszcze jedna rzecz. Słuchaj, co się okazało, że jeszcze odkurz był na jednej feldze. Mniejszy, bo mniejszy, ale jeszcze był, kurczę. Także no, no widzicie jak to jest, kurczę. Tak, no, chociaż wiesz, no od wewnętrznej strony wiadomo.
No nikt koła nie będzie zdejmował, żeby patrzeć, kurczę, jak kupujesz auto, no nie wpadłbym na to, żeby tam ręką zajechać, czy tam jest odkurz. No nie ma opcji, sam bym tego nawet nie wyhaczył. To tak jest, że nawet kupując auto, dopiero widzisz wszystkie mankamenty, jak właśnie zaczynasz się za niego zabierać, kurczę, dogłębnie czyścić. Tak to jest i tutaj nieważne, czy kupisz używany, czy z nówkę z salonu, zawsze coś się znajdzie, no zawsze coś się znajdzie. No dobrze, jedna felga zrobiona, stoi sobie już tam w kącie, dalej druga jest przygotowana. Słuchaj, nic tu nie zmieniłem, trafiłem idealnie, perfekcyjnie ze sprzętem. Tu zdecydowanie stożek się sprawdza, wykańczam, że tak powiem, to co zrobiłem wcześniej proksonikiem, proksonik pięknie się tu układa. Wracając do tych wysokich padów, słuchaj, chodzi o to, że one, zobacz, mają wysokie ścianki i możesz sobie pozwolić, tutaj nie wyhaczysz talerzem mocującym, tak samo tu, więc to z tym to jest piękna sprawa właśnie, że jest wysoko i wszędzie elegancko sobie układasz skurczybyka. Możesz nawet, widzisz, zobacz, tutaj pod kątem sobie jedziesz, łapiesz od razu też ściankę boczną, ewentualnie w ten sposób. Właśnie to jest plus tych padów, że są wysokie. Słuchaj, no tak jak mówię, nie będę Ci pokazywał wszystkich felg, bo to nie ma sensu. Ta kombinacja również sprawdza się perfekcyjnie. W ogóle tu jest wosk na tych felgach. A patrząc na tamtą po korekcie, słuchaj, ciężko nazwać to korektą. Można powiedzieć, że taki one stepik, w sumie to finish bardziej niż one step, ale niech będzie, że one stepik, no, w sumie raz przejechane. Słuchaj, no to połysk jest, no różnica jest kolosalna. Tak, jeszcze pomyśl, jak dojdzie powłoka, więc tutaj kurczę, właśnie korekta czy one step przed zabezpieczeniem, to jest właśnie moim zdaniem 80% tego całego sukcesu, gdzie wyciągasz ten połysk, jakość, głębię z lakieru, a później dajesz zabezpieczenie, które to właśnie podbija. Ostatni felunek i myślałem, że już pójdzie pięknie i gładko. Co się okazuje? Od zewnątrz też szorstko. Odkurz lakierniczy na połowie felgi. A myślałem, że już pojadę, popłynę. Ostatnia felga. No kurde. No przecież tego tak nie zostawię. No to w ogóle no tragedia. Dramat. Po prostu dramat. Oklej. Troszeczkę pasty chlapnęło niestety, ale przy cięciu właśnie zielony Chińczyk, czyli najtwardsza, i nasiol. Gdzie jesteś, łobuziaku? Nie, 500, 305 jest super, ale tu to jest, można powiedzieć, taki skurwiel. No tnie niesamowicie, słuchaj. Tu to ramię, gładziuteńkie. Tu dosłownie raz, dwa, trzy, dosłownie cztery przejazdy, a było tak. Zobacz, jak tutaj, poczekaj, tu zasłonię, żeby nie odbijało. Widzisz ten macior? Kurczę, mam nadzieję. Widzisz to wszystko. To jest wszystko. Odkurz i on naprawdę siedzi srogo. Naprawdę srogo siedzi. Powiem Ci, że tak naprawdę futro słabo sobie radziło z 3,5. Także tutaj pa. Pięknie. No, pa. A, żona jedzie do pracy. Buziak musi być. Mua! Słyszałeś to, nie? No właśnie. No dobrze, także zmiany musiały być. Myślałem, że zostanę przy tej 305. Jeżeli chodzi o pasty nasiona, słuchaj, no jest konkret, uwielbiam je. No tutaj troszeczkę chlapnęło, bo obrotami też musiałem podjechać. No pięknie, bardzo ładnie. Tak się zastanawiałem. Oczywiście tam, jeżeli chodzi o jakość wykończenia, to jest masakra, bo tam, wiesz, tam sitko zostało tak naprawdę, ale zaraz wjeżdżamy tutaj z finiszem i będzie bajeczka. Skończone. No, ostatnia felga, słuchaj, trwało to prawie tyle, co obrobiłem. Znaczy, ostatnia felga, czas operacyjny trwał tyle, co zrobienie dwóch felg bez tego odkurzu. Także kurczę, i nieraz, raczej z reguły tak jest, że osoby, które dają nowe auto, to tak myślą, że to jest tak szybko, bo to jest nowe. Na szczęście
właściciele tego auta wiedzą, co jest 5, wiedzą jak ten, jak żmudna i można powiedzieć, no czasochłonna jest ta praca. Ile to trzeba przy takich felgach posiedzieć. Nawet jeżeli nie ma, kurczę, na rozrabiane, no wejść w każdy tutaj zakamarek, no zrobić, no tak naprawdę liznąć każdy element, no to troszeczkę to schodzi. Tutaj nic nie przyspieszysz, musisz spokojnie centymetr po centymetrze sobie liznąć, więc no nie przeskoczysz. O, może tak, nie przeskoczy się tego. Teraz tak, opony odtłuszczone czystą ipą. Najpierw wymyte, zobacz jak one wyglądają. Perfekcyjnie pod powłokę. Nie bawię się już po testach powłok na opony, nie bawię się już w dressingi. Oczywiście testował będę u siebie, ale jak będę miał auto znajomych właśnie, to powłoki, bo to siedzi i zabezpiecza tę oponę i ta opona wygląda bardzo długo. Sezon letni to tak na miękko opęka, zimowy również. Zresztą pokazałem już, że jest to możliwe, nie raz, nie dwa. Kolejna sprawa, odtłuszczone tak, najpierw wjechał K2 Klinet, a później produkt, który właśnie testuje i moim zdaniem chyba zdominował prawdopodobnie wszystko, co do tej pory miałem. Więc teraz kwestia jeszcze powłoki. Co położę? Mówiłem tutaj o grafenach i innych rzeczach. Są to nowe powłoki, których nie znam i stwierdziłem, że nie będę ryzykował. Nie znam ich i położę je u siebie na aucie. Najpierw je sprawdzę, a później będę kombinował. Myślał dalej. Tutaj no wleci ja. Waxoil. No co? Waxoil albo ewentualnie na chwilę obecną, jakbym miał wrzucić jeszcze to FX-a CNT. Także leci na felgi Waxoil, na auto prawdopodobnie również i będzie z głowy, kurczę. Tutaj przynajmniej będę miał pewniaka, że połysk, trwałość i zabezpieczenie będzie na, moim zdaniem, na chwilę obecną na najwyższym levelu. No dobrze, słuchaj, to co? Wrzucam GoPro na statyw i aplikuję powłoki. Zobacz, jak wyglądają przed położeniem. No dobrze, słuchaj. O kurczę, z maską mi niewygodnie. Tak jak widzisz, Waxoil siedzi. Jest to pierwsze koło, które zrobione jest na maksa. I teraz niech mnie ktoś przekona, że lepsze są dressingi do opon. Zobacz. Jak to normalnie siedzi? Słuchaj, satyna jest perfekcyjna. Co tu siedzi? Neoxal 161. Już tej powłoki nie ma, także ją wykorzystam obłędnie. No po prostu opona pije to idealnie. Ogólnie to już wyczułem maksymalnie, jak aplikować powłoki na opony. Słuchaj, jest to banalnie proste, można powiedzieć, ale piękne szkło, co? Coś niesamowitego. Super, lecę dalej. No dobrze, starczy na dzisiaj, ależ to siedzi wszystko. Pięknie, słuchaj. Jest różnica? No myślę, że jest.
sobie wyobrażam, jakby to pięknie stroiło w słoneczku. Mam nadzieję, że GoPro pokazał, jak fantastycznie leży ta powłoka. No jest ładnie, jest super. Kurczę, no wybłyszczyło je. No na pewno przed czochrankiem był ten połysk, no ale to nie było właśnie to. Jednak jak się kurczę liźnie. Bardzo jestem zadowolony z opon. Naprawdę naturalny wygląd, tak jak widzisz, zobacz. I pięknie, pięknie to usiadło. Super, bardzo naturalnie opony wyglądają. Nie dość, że przyciemniło, nie błyszczą. No perfekcyjnie. Tak naprawdę powłoki na oponach to jest coś niesamowitego. No dobrze, słuchaj, ja na dzisiaj kończę. A, i felunek będzie stał na takim specjalnym stojaczku, przykryty oczywiście kocykiem, żeby nie było. I dopóki nie skończę zabawy z autem, będzie się powłoka utwardzać, będą czekać na montaż. Co następne? Myślę, że słuchaj, jutro już wskoczę, kurczę, z korektą. To będzie pewnie one stepik, bo lakier jest w dobrym stanie, więc liznę tylko finiszem. Najgorsza jest tamta strona. Zresztą wszystko się okaże, bo tutaj też miało być pięknie, a wyszło jak wyszło. Zobaczymy, jak będzie na aucie. Tak jak widziałeś, flizelinki zdjęte, dach czyściuteńki, bez kurzu, nic nie muszę przemywać. Jak to wygląda? Słuchaj, pod lampami jest nieźle. Zmierzyłem oczywiście miernikiem, gdzie niegdzie są hologramy, ale to skromne. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o grubość lakieru, z reguły jest stówka. Raczej inaczej, jest 110, ale gdzie niegdzie jest 130, 120... Stówka jest tam, gdzie ktoś się pastwił. Nie wiem, czy ty to dobrze widzisz. Kurczę, pewnie nie. Tu nie zobaczysz, prześwietli. Tu ktoś się pastwił i to widać, że coś tu było robione. Było polerowane. Ktoś nieudolnie, znaczy nieudolnie. Wygląda tak, jakby przegrzał troszeczkę. Jest tak zawinięte. To jest do usunięcia oczywiście. Lecąc dalej, tu już jest w miarę dobrze. Jest idealnie. Ta strona ma stóweczkę, tam jest troszeczkę lepiej, także tu na piano idealnie, słuchaj, zero holca, nic, kompletnie, naprawdę czyściuteńko, także robimy finish. Tak jak widzisz, kabel, żeby mi nic się nie plątało, wszystko z góry będzie, na dole też jak będę robił, żeby mi kable nie leżały, przeciągam sobie, z drugiej strony będzie podobnie. Lampy, tak jak widzisz, o, jeszcze jednej nawet nie włączyłem, żeby skupić się tylko na tych miejscach. Nie lubię za dużo światła. Lubię, jak jest go tak odpowiednio. Tu, gdzie jest z tyłu czarne, specjalnie dałem zimne. Specjalnie zimne światełko. Całkiem inaczej to wygląda. Tak jak widzisz. Później, jak się już będę przemieszczał tam do przodu, ta lampa pójdzie z tamtej strony. No, ta tutaj będzie podświetlać tam. No, wiadomo. Robię tak, żeby mi było wygodnie. I to dla mnie jest, słuchaj, wystarczające, kurczę. Jak będzie mi mało światełka, włączę jeszcze to garażowe. Wtedy to już w ogóle będzie pięknie i ślicznie. No dobra, słuchaj. A, kombinacja P40 od Concepto i nad czarny. I to będę jechał na razie na rotacji. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli sprawdzę, zobaczysz, że... bo połysk jest po tym świetny, w tym połączeniu. I lakier tutaj... jak to na Skodzinie, na pewno nie jest mięciutki jak kaczuszka, więc myślę, że ta kombinacja będzie idealna. No dobra, jeżeli będą jakieś zmiany, nieprawidłowości, coś będzie nie tak, na pewno Cię poinformuję. Tu się ktoś pastwił. No, także jedyne, co znalazłem na tym dachu, to właśnie tu, w tym miejscu, kurczę, o, tu jest. Tu się ktoś bawił i to tak paskudnie się bawił. No ale co zrobić? Jest tak, kurczę. No dobra, nieważne, no... Jest to nowe auto, więc jest idealnie, tu też, no. Także tak czy tak, widzisz, liznąć trzeba.
No dobrze, słuchaj. Teraz jak sprawa wygląda? Użyłem też Dual Action, żeby sprawdzić pastę. I teraz tak, jeżeli chodzi o tę kombinację, idealnie. Ale w pewnym momencie troszeczkę jej było za ciepło i zaczęła się zbrylać. Więc robię miksa wtedy. Dodaję Perfect Finish od ADBL-a. Super, lubię ten finish. Zresztą pokazywałem na filmie, że nawet na piano, na rotacji ta pasta robi mega robotę. Tak, na rotacji, dokładnie. Słuchaj, pasta P40 ma to do siebie, że ona ma fajne wykończenie, naprawdę połysk ma zajebisty, ale też potrafi przy rotacji, nawet przy finiszu, delikatnie naprawdę zebrać i to, co tutaj ktoś katował, kurczę, to miejsce takie, co pokazywałem, znikło. Teraz tak, myślę, że już nie będę nic kombinował. Teraz sprawdzę tak, że sprawdzę tak. Teraz będę chciał pojechać samą pastą ADBL-a i możliwe, że to będzie lepsze rozwiązanie. Ona się troszeczkę lepiej wymywa. Tutaj mam problemik troszeczkę z wymywaniem. Widzę, że nie za bardzo usiadła na tym lakierze ta pasta, więc sobie ją na razie daruję. Została mi jeszcze ta część dachu. Całkiem fajnie to idzie, także kurczę, rzeczywiście bez holsika. Tutaj też perfekcyjnie, tak jak widać, słuchaj, jest idealnie, można powiedzieć, jedno podejście i po wszystkim zrobię dach i wskakuję na maskę. No dobrze, zrobione. Uciekaj mi stąd. Jakiś paproszek. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Tak jak widziałeś, wpadłem tu, nie wiem, może i zauważyłeś w przyspieszeniu, z Dual Action. Mówię, co jest grane? Coś mi nie pasowało z tą pastą. Kurczę, jakoś ciężko się wymywa. Ja później patrzę, ona przeterminowana, słuchaj, zaczęła mi się, jakoś tak się brylowała, no już do wylania jest ta pasta. Widać, że się nie da nią pracować. Więc wziąłem następnego czarnego nata. No i pastę na siola. Finiszową. Panie. Zrobię film o niej. No właśnie. Zobacz, jak to wszystko leży. Ja wiem, że jest takie trochę prześwietlone, ale uwierz mi, że jest zajebiście, kurczę. Potrzebowałem całego dachu, żeby sprawdzić, kurczę, jaka jest data przydatności tej pasty. Jestem głupi, głupi. Trzeba było od razu to na to spojrzeć. No nic. Ale pomęczyłem się trochę. Teraz pojadę tutaj słupeczki. Słupeczki, to już będzie szybki strzał. Tutaj to moment, kurczę, wjadę z mini polereczką. Szybkie przejazdy, a później wlatuję na tę stronę i będę chciał chyba tu nagrać właśnie o paście na sola, bo finiszowej. No, mega praca. Zresztą w ogóle uwielbiam pasty na siola, naprawdę. Którą byś nie wziął, jest zajebiście. Tutaj są hologramy, więc zacznę z tej strony. Oczywiście na rotacji. Chwilę popracowałem Dual Action i się kurwa zmęczyłem. I już mi wystarczyło, po prostu nie. No bo nie. Idę zjeść obiadek i wlatuję tutaj na te słupeczki. Widzisz, tu już też zasłonięte i tak zostawię, słuchaj. Później tylko odkrywam, odtłuszczam i powłoka. Piękna sprawa, co? Teraz tak, ta strona już zasłonięta, tutaj przed chwilą skończyłem. Trochę sobie pokombinowałem, jeżeli chodzi o piano. Tutaj też chciałem sprawdzić, jak działa primer od Neoxala, primer, tragedia. No po prostu, kurwa, samo zło, naprawdę. Agresywny strasznie, bardzo agresywny primer. Na siol, wiesz co, no ta pasta
finiszowa naprawdę robi mega robotę. No tak jak widać. Jest dobrze, na to pójdzie powłoka. Teraz tak, przykrywam tutaj sobie tę stronę. Wszędzie idealnie. I chyba albo pojadę z tyłem, jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie tył, albo prawdopodobnie przód. Ale chyba zacznę z tyłem. Tutaj lustereczko, zobacz, też pięknie ziarenko widać. Idealnie to będzie stroić wszystko, co? Super. Naprawdę zaczyna to wyglądać. Pomysł z flizelami. Genialny. Przerabiany już kiedyś. Opsa, można już wyżej teraz. Pyk. O. Można już wyżej, tak jak widzisz. Pozasłaniane wszystko. Tutaj za chwilę przykryję kolejną flizeliną. Przykryję lustereczko. Oczywiście na koniec odtłuszczenie przed powłoką, więc tutaj wszystko później szyby będzie do oczyszczenia. Zawsze gdzieś tam coś, jakaś smuga. O, tak jak tutaj widzisz. Nie widzisz. O, widzisz? O, to jest łatwe do wytarcia. Co jest fajne? Dlaczego zrobiłem sobie najpierw szyby? Zawsze zaczynam od szyb, bo niewidzialna wycieraczka ma to do siebie, że ona po 12 godzinach już jest gotowa. I nawet jak ci coś kapnie, nawet jak coś pryśnie, zbierasz to, kurczę, wodą, płynem do szyb i z tym się nic nie dzieje. Kompletnie nic. No dobrze, słuchaj. Czy ustawię GoPro? Myślę, że tak. Chyba pomęczę cię w przyspieszeniu wszystko. Albo może nie ma sensu. Nie mam pojęcia, bo no co tu się wydarzy? Tu się nic innego nie wydarzy jak na dachu. Już koniec. Teraz tak, godzina 7.15, 19.15, zacząłem coś po 12.00, przyjechałem, kawa. W okolicach pierwszej z przygotowaniem, już tak zacząłem, powiedzmy, pierwszy wjazd z maszyną. Więc nieźle, 6 godzinek, słuchaj, i zostało mi tylko główne panele. Tak jak widzisz tutaj i przód, jeszcze zderzak. Kilka godzinek zabawy. Parę godzinek, a tutaj to akurat. Zrobiłem sobie dzisiaj to, co w sumie najgorsze, czyli dach, zakamarki wszystkie i tył. Tam jest dużo właśnie takich zagięć, przegięć, przetłoczeń. Chciałem już mieć to z głowy. Latarka inspekcyjna, gdzie ona jest? Tu. Co my tu mamy? O, jeszcze są kropeczki. Odtłuszczane jeszcze będzie, ale ruszymy to. Zaraz, momencik. Dobrze. Okej. Pięknie. Sprężone powietrze i tak potrzebujemy, żeby to strzelić. No dobrze. Tutaj były delikatne rysy, słuchaj. Tutaj były, tak, tu były delikatne rysy. No jest fajnie. Tu też tutaj zaciek. Tutaj powiedzmy, ach, te zacieki z tego, kurczę. Klineta, no niestety na lampach słabo on się sprawdza. No dobra, ale nieważne. Druga strona jeszcze, zobaczmy, może tam jest czysto, kurde. Czy tu jest czysto? Tak, tu jest czyściutko. No i jest fajno. Jest malinowo, słuchaj. Tutaj, no tutaj też brudno, ale nie ma. Rys to jest ważne. Lampy tam troszeczkę były przytyrane. Słuchaj, tutaj sobie jechałem. Perfect finish od szwagra. Tak po prostu. Dlaczego? No bo żeby coś zmienić. Żeby nie wykorzystać tego nasiola już do końca, będę chciał tu zrobić film właśnie na tej stronie, gdzie są hologramy po lakierniku, więc to będzie akurat test dla tej pasty. No to co? Zakrywam tył. Słuchaj i widzimy się. Widzimy. I przychodzę jutro. Jutro też trening. Rano i wieczorem. O, ale to dobrze, bo rano przyjadę, czyli też gdzieś zacznę, myślę, że po godzinie 13 zrobię sobie właśnie lewą, prawą stronę, zrobię przód i wieczorem po siłowni lub rano
we wtornik będzie kładziona, w poniedziałek. Tak, w poniedziałek rano albo w poniedziałek wieczorem, jeszcze nie wiem, zobaczę, będzie kładziona właśnie powłoka Waxoila. O, burza, dzisiaj fajna pogoda, bo kurczę, nie grzeje idealnie pod powłokę, także skończę i kładę powłokę. Kolejna niespodzianka, tym razem zostawiona przez lakiernika, jak malował tutaj te wszystkie elementy zrobione. Film też nagrałem o paście akurat. Te trzy elementy, włącznie z błotnikiem, czyli tylne lewe, tylne prawe i tylne prawy przedni. Tylne lewe, tylne prawe. Kurde, co ja mówię? Tylne lewe, tylne przednie i przedni błotnik lewy mają do 180 mikronów, czyli podwójna warstwa. Tu, zobacz. Widzisz to? Macik, zapomniał o tym. Kurde, zwyczajnie mu się zapomniało, chłopu, no. Zapomniał, kurczę, tutaj liznąć. Albo mu się nie chciało. No to po papierze zostawił, kurczę. Teraz muszę przedłużka i ogień. No skończyłem, słuchaj, klameczkę ci pokażę, wyszło ideolo, żeby nie było, perfekto, mam gdzieś latarkę, kurde, momencik, muszę wziąć latareczkę, jest. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, tak jak widać, przestrzelone będzie pewnie wszystko, prześwietlone, no tak czy tak, no usunięte, tutaj poszedł w ruch stożek chiński, polishingowy i nasiol 305, później finish na paście chyba szwagra, tak, szwagra. A, i jeszcze pobawiłem się, słuchajcie, słuchaj, Evocarm. Finish akurat mają fajny, chociaż z tych wszystkich, które tu używałem, to jest najgorszy, żeby nie było. Ale jest całkiem fajnie tak dla zasady, żeby popracować sobie i docenić inne lepsze, gorsze pasty, także no dobrze, słuchaj, teraz tak, no co, no, teraz będę tutaj zakrywał i wskakuję na drugą stronę, mam nadzieję, że tam już niespodzianek nie będzie, a raczej nie będzie. Ta cała strona ma od, no tutaj 140 góra, gdzie nie gdzie, ale z reguły to jest 170-180 te dwa panele, więc wiadomo, że podwójne malowanie. Tutaj minimalnie zostało mi troszeczkę tego zmatowienia, ale żeby to usunąć, musiałbym odkręcać klamkę, a nie chcę odkręcać klamki, bo to jest nowe auto, świeżuteńkie i tego nie widać. Dopiero jak się weźmie tutaj, naprawdę tego taki dziubeczek tam ze 2 mm. Więc myślę, że tutaj no nie ma co się napinać, właściciele o tym wiedzą i doskonale im wszystko pokazuję na bieżąco, co jest grane, bo później pozapominam. Jak tylko coś widzę nieprawidłowości, od razu nagrywam, pokazuję. I tak się sprawa ma. No dobra, słuchaj, przeskakuję na drugą stronę.
Już myślałem, że skończyłem. Naprawdę. Już została mi ta listwa. Ostatnia, tak płetwa. Słuchajcie, tutaj na tym też jest odkurz. A miał być tylko finisz, a będzie cięcie i finisz. No kurczę. No słabo, słabo. No trudno, no co? No nic nie zrobię, kurczę. Zresztą tutaj widać, nie? Szorstki, kurczę. Już jak zaczynałem się tym bawić, mówię, coś mi tu kurde nie gra. Że jakoś tak dziwnie, no i nie myliło mnie oko, że... A kurczę, muszę sobie światełko włączyć. Momencik. O, teraz. Że jest niedobrze, kurde, no. No nic, co, lecimy z cięciem. Fantastycznie pada, więc postaram się tak, żebyś mnie słyszał. Będę głośno mówił. Słuchaj, poszło. Pierwsze podejście. Oczywiście nasiol 305 i żółty pad ADBL-a. Pięknie to zdjęło. Fajne wykończenie z minimalnym holcem. A później, słuchaj, FX Protect i czarny pad ADBL-a. Zajebiście. Wyszło naprawdę super. Tutaj widzę, że na tym odkurzu nie ma. Także teraz... Co to? Myślałem, że tu kurczę coś jest, a tu odbicie od dachu, jej. Od sufitu, przepraszam. Słuchaj, teraz tak. No co, no... Zdejmuję wszystko. I popełniam odtłuszczanie. Idę poćwiczyć. Odsapnę, wszystko odparuję. I instaluję powłokę. No, odtłuszczone. Teraz już tylko, kurczę, ścisza radyjko. Teraz już tylko powłoka. Idę poćwiczyć, więc zajmie mi to jak ponad godzinę. Wszystko odparuję. Produkt, który testuję do odtłuszczania, do wymywania past. Fenomenalny, naprawdę. Kurczę, jakby ci to pokazać. Kładłem oczywiście towaru grubo, żeby to sobie samo odparowało. Zero smug. Zero czegokolwiek, słuchaj, nie zostawia nic. Pięknie odparowuje. Zresztą tutaj będzie to widać, że już odparował i to, wiesz, nie odparowuje natychmiastowo, a w garażu jest cieplutko, ponad 20 stopni, tylko spokojnie, delikatnie, kurczę, no rewelacja. Także teraz tylko pośmigać, czyli zmęczyć się i aplikacja powłoki. No jestem, o, 9:21 w sumie. Poćwiczyłem troszeczkę, pojadłem i teraz tak, unosi się zapach jeszcze użytego płynu do odtłuszczania. Bardzo przyjemny. No, wygląda to nieźle. Słuchaj, stawiam GoPro i w przyspieszeniu zobaczysz, jak popełniam aplikację. No, film widziałeś z tą powłoką, więc nie ma sensu, żebym teraz ci go po raz kolejny pokazywał. W sumie to chyba jestem, kurde, zmęczony. Ale jak już zacząłem, muszę skończyć. Co mnie cieszy? Matka natura, kurczę, zawsze mi pomaga. Słyszysz? Deszczyk pada. I tak cały dzień, kurczę, właśnie sobie pięknie kropi. Nawet i była ulewa, żeby się nie kurzyło. Żeby dziadzia mógł położyć powłokę. I to rozumiem. No dobra, my tu gadu gadu. Czas coś zrobić.
No dobrze, skończyłem. O, padam na ryj. No dzień długi, potężny. Milusio, dwie siłownie, dokończenie, kurczę, finiszu na lakierze i do tego jeszcze powłoka. Godzina 23:30. Czas operacyjny odpowiedni. I teraz tak, na lampy i lakier, czyli powiedzmy tak, zielony kolor i lampy, wax oil, czarne elementy, czyli piano z tyłu. Nie wiem, no nie nazwałbym tego płetwą. No to jest element bagażnika, kurczę, klapy bagażnika, więc ciężko mi się skupić, zmęczony już jestem. FX CNT. No, jeżeli chodzi, w ogóle jeżeli chodzi o powłoki na chwilę obecną dla mnie, to wax oil i właśnie CNT od FX-a. Te dwie są warte rzeczywiście, kurczę, zachodu. FX, śliskość, coś niesamowitego. Zobacz, zresztą, kurczę, gdzie, jak ci to pokażę, latarkę wezmę. O, właśnie. Jak to siedzi. No, wygląda ładnie, co? Fajnie. Ładnie go wyszkli. Teraz za chwilę go będę przykrywał. No, co tu dużo mówić, kurczę. No, FX, no, siedzi, no, niesamowicie. No, ziarno się pokazuje. Nie, no, to jest poezja. Poezja. Kręgosłup mnie boli. Waxoil ma to do siebie, że słuchaj, kładzie się go bajecznie. 7 kropel, naprawdę, jak już nasączymy odpowiednio aplikator, 7 kropelek i połowę drzwi. Lecisz. Do 10, no, przy 10 jest lepiej. Przy 7 tak troszeczkę trzeba pilnować, bo później za szybko wysycha. I jeszcze zauważyłem podczas teraz aplikacji, że jak ma lakierowali, tutaj jest jaśniejszy odcień. Taki, kurczę, chciał się, nie wiem, wciąć. Jest tu jaśniej zdecydowanie. A już wcześniej mi się tak wydało, myślałem, że tak światło pada, ale nie. Podświetliłem sobie później i rzeczywiście jest tu jaśniejsze, ale nieważne. No dobra, słuchaj, no to co, kurczę, no przykrywam go frizelinami, żeby się nie kurzył. Jutro prawdopodobnie zakładam koła, czyli lecę z zaciskami. Wskoczy tutaj, co? Może ultracoat? Nie wiem, powłok mam tam mnóstwo, więc coś wybiorę, kurczę. Może coś, co już czegoś nie ma, na przykład 111, której już nie będzie, 161. 111 posiedzi długo. Mam jeszcze stare, pierwsze wydanie, pierwsze wydanie od h2o.net, ten ich powłoka grafenowa, co tak obrzydliwie się kładła, a siedzi wstrętnie. Ułożony w mańku na felgę do tej pory. Nic jej nie jest. Więc możliwe, że zarzucę tutaj na zaciski. I będzie z bajeczki, i będzie z banieczki. Lampy, no kurczę, siadło to pięknie, no coś niesamowitego, słuchaj. Wspaniale, naprawdę wspaniale. Waxo i tutaj rządzi. Ciemne elementy, tak jak mówiłem, tutaj FX, czyli przód tutaj tak przyciemniamy, można powiedzieć, i dodajemy fantastycznego połysku. Płetwa też odżyła. To kurczę, ten odkurz, no masakra. Lakiernik mistrz, kurczę. No dobra, gadam, bo gadam, krążę. Czas go przykryć, kurczę, i uciekać do domciu, troszeczkę odpocząć. No fajnie, podoba mi się. Fajnie wyszkliło. Tak naprawdę, czy wyjeżdżać będę? No nie będę wyjeżdżał, kurczę. No. Jak będzie ładna pogoda, o, to może tak właśnie. To wtedy wyjadę. Bo chcę go teraz przykryć, a on kilka dni jeszcze będzie spał, to on się pewnie i tak zakurzy, więc tutaj kurczę, no uwierz mi na słowo, że jest naprawdę zajebiście, naprawdę szkiełko jest fantastyczne, będzie robić robotę na tym lakierze, zresztą Waxoil na wszystkim robi lakier, na każdym lakierze siedzi perfekcyjnie, naprawdę super, a raczej może inaczej. On lubi takie jaśniejsze właśnie kolory, kurczę, uwielbia je, przy ciemnych jest nieźle, ale jakbym miał kłaść na czarny lakier lub taki ciemny, to wolałbym FX-a jedne. Tutaj się zdecydowałem na Waxoila, bo ten lakier rzeczywiście moim zdaniem powinien dostać szkła, kurczę. Sam w sobie w słońcu jest taki jaśniuteńki, więc będzie wyglądał zajebiście.
Dobrze, mamy godzinę, słuchaj, 12. Dzisiaj obudziłem się o 7, poszedłem spać o 1 i miałem jechać na siłownię, nie pojechałem, bo nie zregenerowałem się. No nie ma opcji, no wczoraj 2 treningi i stwierdziłem, nie ma sensu zaorać się, żadna filozofia, a wiadomo, że treningiem jest też co? Regeneracja. W sumie to nawet ważniejsza niż się dojechać. Słuchaj, musiałem się tutaj ogarnąć, robotę zacząłem gdzieś o 11. A czy robotę? No pranie i tu wszystkie, ten cały bałagan, właśnie fibry się piorą. I zabrałem się za nadkola. Auto przejechało 500 km, więc nie było sensu tulać wodą. Nie ma potrzeby. Zacisk umyty kwasem delikatnym. Moje, w sumie to mój ulubiony teraz, 1 do 10. Robi co trzeba, a jest naprawdę przyzwoity, nie śmierdzi. Nie zniszczy ci plastiku, czy tam innych elementów lakierowanych, czy wszelkiego rodzaju jakichś dziwnych powierzchni, które, kurczę, mogą pójść w reakcję. Tutaj jestem pewny. Teraz tak, na zaciski. Poszedł FX CNT. Zobacz, jak to siedzi. Zajebiście. Stroi to pięknie. No i oczywiście standardowo, jeżeli chodzi o nadkole, owatrol. Wyczyszczone, odtłuszczone, położone grubo. Przetarte tylko stosowną ściereczką, czyli czyściłem, żeby zebrać nadmiar. Nie zbierałem wszystkiego, tak żeby się delikatnie kleiło. Auto będzie stało jeszcze prawie do niedzieli albo do poniedziałku, czyli tydzień, czyli on się tutaj utwardzi pięknie. Więc tak będzie wyglądać sprawa, jeżeli chodzi o nadkola. Koło już tam czeka, montuję koło, przeskakuję na następne i będę brał się za wnętrze. Chciałbym ci pokazać, jak ja zakładam koła, czyli to nic skomplikowanego, ale chciałbym ci pokazać, na to zwrócić uwagę, słuchaj, bo przy zakładaniu koła najmniejsze stuknięcie oznacza już to, że gdzieś załatwiłeś felgę. Czego nie robimy, słuchaj, zanim założymy felgi? Na pewno nie zakładamy kapselka. Siedzimy równo, można powiedzieć, na wysokości piasty. Jest to bardzo ważne. Nie siedzimy wyżej, bo będzie nam ciężko. Wsuwamy nogi i podjeżdżamy, słuchaj. I patrzymy, na jakiej wysokości jest piasta. No i jest idealnie. Jeżeli jest źle, mam wsunąć tak felgę, żeby flądra stała. Zobacz. Troszeczkę do góry, więc biorę podnośnik i pół obrotu. I to jest wszystko. Zobacz. Jeszcze troszeczkę. Minimalnie. Ok. Siedzi? Siedzi. Zobacz. I ona ma tak stać. Widzisz? Wiesz, o co chodzi? Właśnie to jest to. Tak ma być. Teraz szukamy otworu, tu nie, chodź tu flądro, no, nie, jeszcze pół obrotu, dobra, nic więcej się nie postawimy, nie jest wygodniej. Tutaj te stuki o piastę, to ok, to jest najmniejszy problem. Gorzej, jak jest takie dziwne, głuche stuknięcie. To już jest pozamiatane, to znaczy, że albo o tarczę, albo o zacisk. I to jest wszystko. I koło ma tak stać. O. I u mnie nie ma czegoś takiego, jak przy swoich to walę pneumatem, bo mi to zwisa.
tam w środku, ale tutaj widać, że już, znaczy ta jeszcze ok, ale przy lewej z przodu ktoś się pastwił. Dobra, to mamy. To jeszcze śruba zabezpieczająca. I wszystko lecę rąsiami. Osłonka, zobacz co jest grane. Osłonka, dosuwam i ja ją trzymam. Kręci się tylko i wyłącznie nasadka. Plastik stoi w miejscu. O, raz. Dosuwam i kręcę. Takie bzdury, ale jest to istotne, no kurczę. Nie jest to moje auto, więc nie mogę sobie na to pozwolić. Dosuwam i kręcę. Warto, jak ta osłonka się nie chce tam jakimś smarem delikatnym, silikonowym smarem na przykład liznąć, żeby była lepsza płynność. Tutaj nie ma potrzeby, bo te osłonki fajnie są spasowane. Ok. I teraz tak, klucz. I po kolei dociągam. A dociągam jak? Cyk. Raz. O kurczę, pięknie. Dobra, jeszcze z pół obrotu. Jak Chuck Norris. Ok, dobra. Ok, i złapało. I teraz tylko, i to jest wszystko na razie. Tu też. O, ok. A dokręcę jak już. O, i to jest wystarczająco, żeby docisnąć koło, słuchaj. Ok. Dobra. Strzał. Tu byłem, byłem. Tu byłem, byłem. Idę teraz po śrubę zabezpieczającą przed kradzieżą. A gdzie ja ją mam? Gdzieś już ją położyłem. Czyli musi gdzieś tam leżeć. Kurde. A, tu ją położyłem. Dobra. No tak to jest. Widzisz, jak bierzesz jedno i myślisz o drugim i odkładasz tam, gdzie nie powinieneś odłożyć. Śruba zabezpieczająca. No tu jest już inny myk. A. Dobra. Złapało. Tu znowu o, dociskam. Ale podobnie jak tam, tuleja jest takim jakby taką przedłużką, że okej, dobra. I okej. Pięknie, pięknie, zajebiście. I zjeżdżamy w dół. No. Tam tararara. Dobra, o, muszę sobie stanąć inaczej, bo jest nie po mojemu. Tak, ewidentnie musi być w tę stronę. A. Dobra. Ot, cała filozofia. Teraz klucz i z odpowiednim momentem dokręcam. No, widziałeś jak zakładam kółeczko. Nic spektakularnego. Zwykła robota. Słuchaj, ale no warto na to zwrócić uwagę. Jest to zdecydowanie wygodniej niż, wiesz, jak masz wyżej podniesione, to koło ci się buja. Tutaj o jeden pełny obrót mogłem jeszcze, ale wolę, wiesz, powolutku. I teraz tak, przy aucie no jest do 14:30. Trochę tu zajęło czasu, ale no wymycie nadkoli, umycie zacisków oczywiście. Zobacz, jak to siedzi pięknie, naprawdę. Nie śpieszę się. W ogóle... Tu nie ma czegoś takiego, że szybko. Tak jak widzisz, kocyk. Ja muszę mieć tutaj komfort. Ja muszę usiąść, to koło wziąć delikatnie, wsuwać. Tak samo z przekręcaniem. Wszystko musi być spokojnie. Żadnych gwałtownych ruchów. No bo to wiadomo, no im szybciej... Tu nie chodzi o to, że źle zrobiona robota. Chodzi o to, że
czymś można stuknąć, czymś można puknąć, bo to jest kurczę moment, a szczególnie kołem wystarczy, że ci się troszeczkę na bok przechyli i słyszysz taki głuchy puk i już chust, wiesz, że jest po temacie. No dobra, słuchaj, teraz co? No, koła mamy zrobione. Odkrywam skurczybyka, biorę się za wnęki, tam dużo roboty nie będzie, odtłuszczenie i poleci jakiś top coat, który długo siedzi, prawdopodobnie będzie to Ken Coat Evo. Wnętrze zakamarki są naprawdę w fajnym stanie. Później, jak czas mi pozwoli, jeszcze będę chciał ogarnąć może pod maseczką, doczyścić szyby już tak na igiełkę, żeby to ładnie stroiło zewnętrznie już na igłę. I będę chciał pokazać ci, jak wygląda furmanka w słońcu, dzisiaj świeci. Najpierw sobie pójdę, pranie wywieszę. Zobacz. No jest uderzenie. Słuchaj, zaciski leżą. No lalunia, lalunia, naprawdę laleczka. Tutaj nic dodać, nic ująć. A i tak samo właśnie, tak jak mówię, no nie zakładaj sobie tej zaślepki. Na samym końcu, tutaj ewidentnie widzisz, czy jesteś centralnie z felgą. To jest moim zdaniem istotne przy montażu felg, naprawdę. Uwierz mi, że już nie jedne felgi zakładałem. Oczywiście kiedyś no, udało mi się klienta, znajomego, felgę od tyłu zadrapać na rancie. No niefartownie mi się ześlizgnęła z ręki i bęk. No co zrobić, no takie życie. Co ciekawsze, słuchaj, z tej strony na zacisku też był mały odkurz w niewidocznym miejscu, więc go nie ruszałem. Możliwe, że tutaj coś było robione, bo tu są takie trzy na butnikiem, takie wtrącenia jakby, więc możliwe, że tutaj też coś działali. No dobra, słuchaj, ja ogarnę sobie tutaj garaż, bo tak jak widzisz, bałagan trochę mam. Woda no, za czysta nie jest, jeżeli chodzi o te zaciski i nadkola. Teraz będzie się, zobaczę jak to wygląda. Ty na pewno tam nic nie zobaczysz. Już, no moment, kurczę. W ogóle, wiesz co, jakościowo, kurczę, w porównaniu do wcześniejszej Skody, ogólnie do młodszych roczników, tak 5-6 lat, moim zdaniem nawet plastiki jakościowo już są troszeczkę inne. Wcześniej te plastiki w ogóle nic nie piły, były takie twardsze, tutaj ten to pił jak głupi. Naprawdę, ciągnął owatrol aż miło. Z jednej strony to dobrze, to się zakonserwuje. No dobra, koniec gadania, działamy dalej. Dlaczego przykrywam auto, kurczę, żeby mi się nie kurzyło? Zobacz. Już są jakieś paprochy. No jakby nie było, gdzieś zawieje, coś spadnie, coś przeleci. I sam chodzę tutaj, wiesz, wieszam lampę na przykład i już, kurczę, wiadomo, no. Dlatego widzisz, no, takie jakieś. Raczej to by szkody nie narobiło, bo bym to, kurczę, zdmuchnął. Ale teraz zabieram i z banieczki mam czyściutkie auto i będę mógł nagrać właśnie, jak wygląda skurkowany w światełku. O, leży to. Słuchaj, wczoraj było dobrze, ale dzisiaj to już jest masakra. Kurwa, jak to stroi. Pięknie. Waksoil po prostu miażdży system. Miażdży. No, wyjechałem. Niestety końcóweczka wyjazdu, w ogóle się nie chciało nagrać. Zobacz opony. W ogóle jak to stroi tutaj. Nie ma słońca teraz niestety. Czekam na słoneczko, aż wyjdzie. No siedzi to wszystko. Perfekcyjnie. Zajebiście. Bardzo ładnie. Elegancko. No, słoneczko. Dawaj czadu. Pięknie, co? No. Jakby luksusowo, kurczę. Ładnie, ładnie, naprawdę fajnie. No dobra, słuchaj, no co, no czekam na słońce. Nie ma tematu. Teraz tak przyciemnione, przygaszone, to tak w sumie się, tak naprawdę nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Bez emocji, ale opony, kurczę, z powłoką, to jest mistrzostwo. W ogóle ten felunek tak pasuje, kurczę, do tego auta. Naprawdę ładnie to wygląda. No, w końcu słońce, słuchaj. Zobacz, jak to siedzi. Niesamowicie, kurde. Naprawdę fajnie. Zajebiście. W cieniu to nie ma sensu pokazywać, bo to szkoda prądu. W cieniu to wiadomo jak jest. Tu słoneczko. Ideolo. Ideolo. W 4K oczywiście też rzucę.
Jak nie zapomnę, to wrzucę jako propozycję. Jak zapomnę, no to trudno, no co, no, no. To nie będzie. Ale na pewno będę chciał na YouTube wrzucić w 4K. To w ogóle nie ma tematu najmniejszego. Pięknie, co? Ja. Już to siedzi. No fajnie, podoba mi się. No dobrze, słuchajcie, słuchaj, jakby to powiedzieć, od czego zacznę? A, zacznę od wnęk. Wnęki ogarnięte, przemyte, odtłuszczone i położony kękołtu. Kękołcik na mikrofibrę, idzie to płynnie, miękko i zapominamy o produkcie. Tak samo tutaj, no jest luksusowo, można powiedzieć. Wszędzie zabezpieczone, żeby nie było. Teraz tak, no co ci tu będę pokazywał, no kurczę, nowe auto, zresztą jakby to było stare, trzeba było czochrać i polerować, tu akurat było tak, że nie było potrzeby, tak jak widać, widać, co widać, o teraz widać, wnętrze jutro, tutaj tak samo, słuchaj, zabezpieczyłem sobie wszystko, również tu wszelkie zakamarki, kencode właśnie wskoczył, tu jechane jest nanotekstil od h2o.net na gąbeczkę, najpierw na materiał, później na gąbkę, równe rozprowadzenie, także będzie to cały czas wyglądać na takie czarne właśnie, ten produkt ma to do siebie, ja go testuję, nie wiem czy film już był, a był, no właśnie, uwielbiam go, tutaj w komorę silnika, nie wiem, produkt chyba dopiero będzie, to będzie od Pure Chemi, no 1,5 dressingu, słuchaj, no naprawdę, pojawi się, chyba że był, no to już wszystko wiesz. Także no co, no wygląda to zacnie, no zacnie. Tutaj też ten kołcik poszedł, także kurczę, no brzytewka. No tutaj się nie ma do czego naprawdę dojechać. Fajnie się robi takie nowe auto, bo jest dużo mniej roboty. No jest całkiem inna bajka. Silniczek oczywiście nie było sensu lać wodą, bo tu wszystko nówka, 500 km przebiegu, więc co tu więcej działać. Dobra, słuchaj, jutro wskakuję do wnętrza. Zacznę od podsufitki oczywiście, zabezpieczenie, przetarcie delikatne, później zabezpieczenie. Czy wnętrze będę ci pokazał? Nie wiem, wszystko zależy jak mi się to wszystko ułoży. Może i tak na szybko pokażę, kurczę, no tutaj też za dużo, a czy za dużo? No jest tutaj, no tak troszeczkę tego, że tak powiem, no widać, że jest zakurzony, tak trzeba będzie odkurzać, zabezpieczać wszystko, tapicerka na dole, tu wszystko będzie zabezpieczane. Od Color Locka i od h2o.net, więc te dwa produkty wystarczające na wnętrze. Zaczynam kolejny dzionek, więc tak, dzisiaj ja już jestem do umycia. Byłem rano na godzinę 8, pojechałem sobie zrobić nuńki. Także czwóreczki, dwójeczki, łydka jest do usunięcia. No jestem do umycia, po 1,5 godziny, słuchaj, ciężkiego wyciskania. Ktoś, kto lubi trenować, to wie jak jest z nogami, no to jest zaraz po plecach. No masakra, raczej myślę, że cięższe są dla mnie nogi niż plecy, ale później poprawiłem jeszcze 20 minut na Orbitreku, kurczę, cardio,
prawie 5 km i słuchaj, musiałem godzinę posiedzieć i odpocząć, bo nie dało się. No kurczę, no nie dałem rady, żeby przyjść tu od razu. Musiałem odsapnąć. Teraz tak, tak jak widzisz, oświetlenie LED. Tutaj mogę sobie go, jak wiesz, wydłużać, ustawiać jak chcę. Tu będzie mi dodatkowo, wjeżdżam z małym LEDem ciepłym w środek. Nie będę ci pokazywał, bo nie będzie gdzie tutaj ustawiać tego GoPro, słuchaj, no będzie to czasochłonne, a naprawdę, no kurczę, uwierz mi, chcę mieć komfort, a jak dojdą mi tu kolejne, wiesz, urządzenia, no, będę miał dyskomfort. Postawię GoPro, będziesz widział, jak tu latam sobie wokół tego autka. Pokażę ci tylko, jak zabezpieczam materiały w szerszeniu, czym. To ci pokażę akurat, bo to nie będzie potrzeba tutaj wielkiej gimnastyki. Pokażę ci na jednym fotelu, może na dwóch, zobaczymy. Chodzi tutaj o nanotekstyl i... CarPro mówię. Koroluka widziałeś, to w sumie nie ma co pokazywać. Zresztą pokażę, dobra, może inaczej. Właśnie, postawię GoPro, zacznę od odkurzania. Wieszam sobie światełko. Umyję wszystko. W trakcie, jakby były jakieś dziwne sytuacje, na pewno postaram się ci to powiedzieć, bo później muszę na bieżąco, bo później zapomnę. Po prostu, najzwyczajniej w świecie zapomnę. Jak wygląda sytuacja we wnętrzu? Słuchaj, jeżeli chodzi o plastiki, nie wiem, ale tu są jakieś tłuste place. Nie wiem, czy ktoś, kto może go lakierował. Tutaj z tyłu na pewno ktoś jeździł, już po butach są. To wszystko jest oczywiście świeże, jest do usunięcia, bez żadnego problemu. Ale tak czy tak kontrolnie na pewno wjadę z dobrym interior cleanerem i ze scrub padem. Chcę zobaczyć, ile jest brudu. Jeżeli okaże się, że zbiera srogo, no niestety będę musiał popełniać dokładne czochranie. Jeżeli będzie czysto, wjeżdżam tutaj z interior cleanerem na mikrofibrze i później zabezpieczenie. Zabezpieczeniem będzie, słuchaj, Zirconite. Co to było? A, Bit Magic chyba? Chyba tak. To jest produkt, który jest do lakieru, ale Volvo, nie wiem, 3 lata, 4. Siedzi cały czas, ja go nie potrafię usunąć. Tutaj zrobiłem jak nim film, jak siedzi we wnętrzu. Piękny macik, piękna satyna z delikatnym przycienieniem. Słuchaj, ja już próbowałem wszystkiego. Nawet APC, i z trowelsem. Bez rozcieńczenia. Nichuchu, siedzi cały czas. Także jak zabezpieczę tym produktem, on już siedzi tu wiecznie. Pomimo, że go nie będzie widać, na pewno będzie zabezpieczał. Także tu jeżeli chodzi o te sprawy, teraz tak, skórka i... Oszukana świńska skórka również będzie zabezpieczona właśnie Color Lockiem, powłoką. To jest moim zdaniem na chwilę obecną taki super sprawdzony, przyjazny można powiedzieć produkt. Nie obawiam się, że gdzieś mi narozrabia. Także ja zabieram się do roboty, stawiam GoPro i zobaczymy, jak to pójdzie. A pójdzie na pewno zgrabnie. Dobrze, jestem po odkurzanku. Nie było źle, wiadomo, tapicerka świeża, ale co zauważyłem, że burdel, największy syf, jest tu, gdzie był pan kierownik od lakierowania. Tu gdzieś łapska pozostawiał, naprawdę. I to widać, że to takie trochę tłuste. Nie fajnie. Teraz tak, najgorsze, co zauważyłem, to słuchaj, zalali ten rzutnik, można powiedzieć, który wyświetla informacje na szybie. Gdzie ja tu mam latarkę, jest. Słuchaj, tu, zobacz, widzisz co jest, masakra, mam nadzieję, że to jest od strony zewnętrznej, widać to co, o właśnie, o widzisz, zobacz, no burdel niesamowity,
Prawdopodobnie będzie to do wyczyszczenia, no nie będzie z tym problemu. Siedzenie w stanie fajnym, tutaj mówię, tu gdzie był kierownik zamieszania, gdzie było lakierowane, to jest burdel, kurczę. Tu gdzieś jeszcze po nim widziałem, o tak, i będę musiał wyczyścić gdzieś, tu gdzieś, kurczę, jakiś biały nalot. Tutaj też łapskami łapał, no masakra, widać, że listwę, o, skurczybyk zdejmował, jest brudny no i na maksa, no. Tutaj w ogóle guma też w jednym miejscu była źle spasowana, no ale tak jest, no. Nowe auto, ale jednak trzeba się troszeczkę przyjrzeć, ale będzie perfekcyjnie, będzie perfekcyjny. Teraz biorę się za czyszczenie plastików i tapicerki, a później, kurczę, będzie zabezpieczenie. W sumie to całkiem fajna robota. Pod sufitkę oczywiście zrobię bonecik, interior cleanerem, który się pojawi, który dla mnie jest mega zajebistym, fantastycznym i wszechstronnym produktem, naprawdę, i wewnątrz, i na zewnątrz. O, będzie o nim film, kozak, naprawdę, raczej ja go sklejam, on jeszcze nie ma daty premiery, ale to już myślę, że bliżej, raczej po wakacjach bardziej, kurczę. Ty film widzisz kiedy? Kurczę. 2 września albo 1 września, jakoś tak, początek września, tak, tak, chyba tak to wyjdzie. No dobra, lecę dalej. No dobrze, teraz chciałem Ci pokazać, jak wyczyścić, bo już zacząłem i zapomniałem, że miałem Ci w trakcie pokazywać, szyby, gdzie, powiedzmy, narożniki, tak jak tutaj, będzie to widać. Widzisz to? Gówno widać. Latarka, tam jest, momencik, daj mi chwilę. Akumulator też ładuje, tak jak widzisz, rozładowany, autko właśnie powiedziała, znaczy z reguły się ładuje, zawsze jak się pracuje nad... Jakby Ci tu pokazać, poczekaj, kurde, no w żaden sposób tego nie widzę. O, teraz tutaj widzisz, przy tej listwie i tu w samym narożniku jest tłuste zacieki, te takie mega zacieki, widać to? Nie widać tego, kurde, no. O, teraz widać tu. Co ja robię? A robię taką rzecz, słuchaj, mam coś takiego jak metalowa, pomyśl, taka metalowa linijeczka, jak widzisz, bardzo elastyczna, biorę mikrofibrę, tu jest akurat kawaliera, chodzi o to, żeby była bądźka i z fajnym poślizgiem, i zobacz, wsuwam tu między szyb, odwrotnie, nie, linijka z całej strony ma być właśnie, o, pstryk, tak jak widać, słuchaj, i przeciągam. I to robisz w jedną stronę, nie machasz. Teraz tak, jak weźmiesz jakąś mikrofibrę, która pyli, albo papier, to zostanie Ci na tym czarnym takie drobinki papieru, to będzie masakra, później tego nie wyczyścisz. Dlatego musi być mikrofibra, która nie zostawi Ci pyłków. Przy okazji czyścisz też uszczelkę. Zobacz, co ja tu widzę. Igła. No, dwa przejazdy, płyn do szyb i z bani. Jeszcze w tym jednym miejscu tutaj, o, tu widzę, ale no, ale wiesz, o co chodzi. A, i tu u góry jeszcze jest, o, tu dokładnie, momencik, odłożę latarkę, chwilu, nie, muszę się odpowiednio ustawić, o, tak, ok, i latareczka, no, bajka, dobra. Także widzisz, no, wszelkiego rodzaju szpatułki też wejdą, ale to jest cieniutkie, plus mikrofibra, słuchaj, no to chodzi o to też, żeby tam nie narozrabiać. Także mnie się osobiście najlepiej sprawdza ta elastyczna metalowa linijeczka. Dobrze, przyszedł czas, słuchaj, na aplikację Nanotextil. Tutaj okleiłem, znaczy skóry niepotrzebnie, tu środek nie jest, jest taki karbon jakby plastikowy, tego materiału nie znam, więc wolę nie ryzykować, to muszę okleić. Tutaj niekoniecznie, bo tak to będę sobie mikrofibrą, tak jak widzisz, osłaniał, a nawet jak wleci na skórkę, to się nic nie stanie z nanotextil. Szybko wycieram i jest ok. Czym będę aplikował? Pistoletem, słuchaj, lakierniczym. Patrz, jak to będzie fajnie wyglądać.
malutka mgła, maluteńka. I dlatego właśnie okleiłem, bo tak to bym sobie ręką układał. Poczekaj, postaram ci się to pokazać. I jak widzisz, nigdzie nie pyli. Dlaczego? Wszędzie będzie równo rozłożone. Nie pyli, bo jest niskie ciśnienie i bardzo mało towaru na styk. I w ten sposób zaaplikuję na materiał właśnie produkt. Wydajność będzie z kosmosu. Ok, pięknie, cudownie, wspaniale, kurde, i lecimy dalej. Jak tylko złapię kawałek tworzywa sztucznego, od razu się odbija. Tutaj musisz sobie wycelować idealnie proporcje powietrza i materiału aplikowanego, bo inaczej będzie ci się robić właśnie taka mgła i będzie to osiadać wszędzie. Jak idealnie dostosujesz ciśnienie i ilość materiału, słuchaj, nie ma prawa nic się odbić, wszystko zostaje w materiale. Zobacz, zero pyłu, nic, kompletnie. A zobacz, o ile jest ciemniejsze, jak to i to wbija, to jest właśnie najlepsze. Jeszcze fotel, oparcie kierownika i tak właśnie będę leciał całość. No niestety z jedną ręką lipa, bo kurczę, jak mam drugą rękę, to sobie ustawiam mikrofibrę tutaj na oparcie na przykład i całkiem inaczej to idzie. Jedna aplikacja, słuchaj, spokojnie wystarczy. Wydajność, ja myślę, że ten pojemniczek to bym obleciał dwa auta. Tutaj jest 1/3 tego i jeszcze trochę materiału zostanie. Za to na podłogę już polecę normalnie atomizerem, dlatego że tam chcę dać tak grubo. Tutaj nie chcę przemaczać tapicerki. Ewentualnie mogę zarzucić dla pewności drugą porcję, ale już widzę, że to nie ma sensu, bo robi się jasno, czyli ona już to, co miała przyjąć, przyjęła i nie ma sensu jej dalej męczyć. O, no dobra. No dobrze, aplikacja poszła bajecznie. Teraz tak, fotele widziałeś jak? Pod sufitka, tak jak w bagażniku widziałeś, właśnie jechana w ten sposób, czyli na pada mikrofiburowego i wcierałem pod sufitkę. Nie bonecik także przeciągasz, tylko wcierasz, delikatnie oczywiście, raz za razem, żeby nie pozostawały ciemniejsze place. Pod sufitka jak się ma? Już ci mówię, tu już wyschło, jest równiuteńko i ciemno. Ciemno. Co mi się podoba przy... Zresztą widziałem, mówiłem, tłumaczyłem przy nanotekstil. Maksymalne nawilżenie, przyciemnienie materiału. Zobaczcie. Zobacz, jak on się zrobił ciemniejszy. I to już widać, że no, on był taki jaśniuteńki. Teraz zobacz, jak to gra. A jeszcze nie położyłem tutaj na skórkę powłoki. Już widać, że jest... No zajebiście. Tu już jest suche. I tu się już nic kurde nie zmieni. Nic. Tu również psikane na maksa i docierane. Jeszcze gdzie niegdzie widać połyskuje. O, słabo widzisz. Ja widzę doskonale. Latareczkę mam. Tu GoPro niestety tego nie widzi tak jak ja. No to w sumie zostały tylko fotele, słuchaj. Poza tym, tu też oczywiście leży H2O nanotekstil. Tam również, tu również. Na plastikach, tak jak mówiłem, gdzie on jest, skurczybyk. Gdzieś go miałem, poczekaj. Zirconite, Zirconite, gdzie ja cię położyłem? No popatrz, no, gdzieś go powiesiłem, a jest tam. Skurkowany jest tu. Tu sobie wisi. O. Magiczny produkt, kurczę, wszystko. Na szyby, na plastik, na felgi, na wszystko. No po prostu król. Na lakierze się marzy, ale na plastikach, no po prostu. We wnętrzu ja już wiem, że tu będzie już
będzie. On już po prostu zostanie. Zostało mi tak, zostały mi skórki i jeszcze kokpit. Tam, gdzie jest piano, chcę polecieć Hemotion. Mają taki fajny secik do piano, fajnie przyciemnia, daje fajny połysk i to będzie, słuchaj, cała robota. I już, i po wszystkim. I na koniec oczywiście oględziny autka. Gdzieś tam jeszcze pewnie szybka, może gdzieś nie dojrzałem. Standardóweczka, jeden dzień jest na takie krążenie. Czyli tu spojrzę, tam rzucę okiem, a może coś jeszcze wymyślę, a raczej tutaj chyba już nie ma nic do myślenia. No dobra, słuchaj, ja idę po zestaw z Color Locka, odtłuszczę sobie i aplikuję skórki. No dobrze, minęło 48 godzin, słuchaj, od aplikacji H2O Nanotextil. Pięknie to już usiadło. Powinno się dać tak 72 godziny do maksymalnego odparowania produktu i związania z materiałem, czyli nawilżenia. 48 już też moim zdaniem jest wystarczające przy tej pogodzie i przy tej temperaturze, żeby usiadło to pięknie. Zapach w aucie, słuchaj. No to jest coś niebywałego. Ten Nanotextil, on jak już odparuje, on zostawia tylko taki świeży, jak nowe auto, naprawdę. No jest fenomen. Dla mnie produkt jest mistrzem. Na chwilę obecną jeszcze mi go nic nie zastąpiło i długo pewnie nie zastąpi. No to co? Odświeżam. Odtłuszczam skóreczki, bo już były myte. GoPro, kurczę, gdzieś będę musiał tutaj ustawić. Na pewno nie we wnętrzu. Myślę, że na zewnątrz gdzieś, kurczę, na statywie. I pokażę Ci tylko aplikację fotela kierowcy, no bo co Ci to da, że pokażę Ci z tyłu też. No, no nic się nie zmieni. Będzie tak samo aplikowane właśnie jak na fotel kierownika. Także biorę się do roboty. Zapomniałem jeszcze, kurczę, o jednej ważnej rzeczy. Słuchaj, żeby nie przenosić powłoki, tu na materiał ja używam rakli. Dostawiam i wtedy aplikuję. Bo no nie ma bata, żebyś tutaj w tym zakamarku zaaplikował tak, żeby nie przenieść na materiał. Dostawiasz, aplikujesz. I teraz tak, pamiętasz, która strona była od strony skóry. Ja zawsze biorę sobie z napisem. Tu, gdzie jest napis, to wiem, że tu z tej strony ma być skóry. Podobnie tutaj. I cała filozofia. Zobacz, jak to pięknie będzie się działo. Cyk, wszędzie, w każdym tutaj za kamareczku sobie możesz to, wiadomo o co chodzi, nie? Nie ma opcji, żeby przenieść na materiał. Oklej, słuchaj, teraz tak, zmieniłem sobie butelkę z atomizerem, bo jest wtedy wydajniej i równiej. Pamiętaj, żeby ten produkt przed użyciem konkretnie wstrząsnąć i to musisz tak naprawdę chwilę pomieszać, za dwie minutki konkretnie namieszać. A teraz zobaczysz, kurczę, jak wygląda, o, tutaj właśnie sobie to kładziemy tu. Tutaj sobie przygotowałem już zagłówki z tyłu. Teraz tak, zobaczysz, o, leży gąbeczka razem z raklą. Zobaczysz teraz różnicę na skórce, mam nadzieję, że zobaczysz. Jeżeli chodzi o, zobacz tu. No ja widzę, no nie wiem, czy ty to widzisz. Widać, że jest mega nawilżona, że jest tutaj zabezpieczenie i nie dotykamy. No tu jest jaśniej zdecydowanie, tu jest takie odżywione, ten kolor jest taki pełny. Uwielbiam tą powłokę. No dobrze, lecimy dalej. Tu na to też oczywiście zaaplikuję tym samym sposobem, co przy tutaj przy, no,
przy ściankach bocznych. I teraz tak, przykładając raklę, będziesz widział, jak ją odłożysz, odsuniesz, gdzie jest jaśniejsze miejsce, gdzie nie ma produktu. Wtedy jeszcze raz dokładasz i gąbeczką delikatnie upychasz. Nie ma opcji, żebyś przeskoczył na materiał z powłoką. Jeżeli przeskoczysz na materiał z powłoką, gwarantuję ci, że będziesz miał tu ciemne place. Od razu. I tu już jest po temacie, tu już jest po wszystkim, po zabawie. Wsiąka i pranie, bo będzie plama, nie ma bata. Więc tutaj nie śpieszymy się, jak ze wszystkim zresztą, powolutku nasączamy mały kawałek gąbeczki. Nie jest to na akord, kurczę. Chodzi o to, żeby to zrobić raz, a dobrze. Lecimy dalej. No, pierwszy fotel zrobiony. Słuchaj, godzinka czasu na spokojnie. Raczej godzinkę, takie no z nagrywaniem to godzinkę, kurczę. Ale tak jak mówię, ja się nigdzie nie śpieszę. Teraz tak, jeżeli chodzi o aplikację produktu, powłoki. Jedna gąbka na jeden fotel i jedna mikrofibra. Ja mikrofibry używam Cavaliera zielonych do powłoki. Dla mnie te w ogóle fibry to są mistrzem. Chodzi o to, żeby nie zostawiać włosków. Ja użyłem sobie tych mikrofibr, używanych już, bo jak kładłem waxoila na lakier, szybko do wody, ciepłej, później pranie i właśnie używam do takich rzeczy. Mikrofibra, jak zobaczysz, że zaczyna ci się robić też klejąca, uzupełnia, ci zaczyna, wymieniasz, bo będziesz ten produkt rozprowadzał niepotrzebnie. Docieranie przy materiale, podobnie, uważamy, robimy rożek i delikatnie zbieramy do środeczka i za każdym razem zawijamy mikrofibrę. Jeżeli chodzi o plastiki, uważasz, powłoka jak ci wjedzie na plastik, gwarantuje ci, że masz już sznyta. Małe przetarcie i masz pozamiatane, masz ciemniejszy plac. Albo uzupełniasz, albo zdejmujesz, co będzie, no może być problem. Tak zajebista jest ta właśnie powłoka. Teraz tak, fotel, no jest mistrz, naprawdę odżywiony jest tak jak lubię, materiał perfekcyjnie, tutaj też widać, że nie jest to błyszczące, nie wiem czy to widać czy nie widać, no słabo widać, bo słabe oświetlenie, może jeszcze tutaj włączę właśnie, tu mam jeszcze jedną lampę przecież, kurczę, o od razu lepiej. I teraz tak, znaczy ja widzę bardzo dobrze, nie? Ja widzę perfekcyjnie, no nie wiem jak to widzi GoPro, ja widzę elegancko, bo tu mam, z tamtej strony mam, w sumie tak naprawdę mam 4 LEDy na jeden fotel. Plus jeszcze garażowe, więc ja naprawdę tutaj widzę bardzo dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o docieranie, no aplikujemy, spokojnie docieramy i cała filozofia, co jest fajne w tej powłoce, że też widzisz na plastiki, na wszystko. Napisy tu, jedziesz, po prostu jedziesz, unikasz tylko materiału, bo jak zaciągnie, po wszystkim. To już ci mówię, że będzie ciemny plac i usunięcie tego będzie naprawdę problematyczne. Zresztą widziałeś filmik, rakla, i równy przejazd z gąbeczką. Im mniejsza gąbka, tym lepiej. Nie szalejemy tutaj. Naprawdę wszystko spokojniutko. Ja tak robię oczywiście. Spokojniutko i to wygląda. Słuchaj, reszty foteli nie będę ci pokazywał, nie ma sensu. Teraz zrobię jeszcze kierownicę. Zupełnie powłoką, bo jest też wymyta, tak jak widzisz, czeka na aplikację. Zrobię kierownicę, przeskakuję na wszystkie fotele i później prawdopodobnie zrobimy już podsumowanko. Skończone. Umca. 4 godziny zabawy, słuchaj. Czyli idealnie. Tak jakbym chciał, tak jak przewidywałem, że to chwilę to zajmie. Słuchaj, no siedzi to super. Brak plam, przebarwień, czyli wiadomo. Położone równiuteńko. Tył również siedzi idealnie. Zobacz, jak to pięknie stroi. Super, co? Tył również powłoka bez, tak jak widać, smug. No, inaczej się nie da, musi być bez smug. Chociaż nie, w jednym miejscu gdzieś mi przysmużyło, musiałem powtórzyć, a już później jak się powtarza, to jest ciężko. Trzeba wtedy szybko docierać. W jednym miejscu się nie popisałem, ale wyprostowałem oczywiście. Zagłówki położone bez dotarcia. Równiuteńko oczywiście zdemontowane, żeby mieć je pod rąsią. Pas A. O czym zapomniałem? No zapomniałem, że też zabezpieczałem pasy. Mnóstwo rzeczy pewnie zapomniałem, słuchaj, i tak starałem się na bieżąco, ale to na pewno. Wiem, że coś miałem jeszcze czymś się zawsze pochwalić, przekazać, ale już zapomniałem co i dlatego widzisz, no ja muszę na bieżąco, bo stara głowa. A, jeszcze jedno, co do rakli, słuchaj. Dlaczego lubię nią aplikować? Bo rakle można sobie fajnie wyginać, widzisz? Łapiesz w rąsie, cyk
I tak jak tutaj masz zagięcie, ciach. Zobacz, perfekto. I lecisz. Pięknie, co? I masz barierę, żeby nie przenieść powłoki na materiał. Sprawdza się to super. No dobra, słuchaj, no co? Ach, wiem, o czym nie wspomniałem. Nie wspomniałem o piano. Piano będzie robione. Na koniec zobaczysz już tak od A do Z, jak się bawię przy piano. Będę chciał zlikwidować te odcięcia po lakierniku. O, ja już je liznąłem oczywiście troszeczkę finiszem, ale to tak było, wiesz, tak liźnięte dla zasady. Tu widać, że jest grubo. Raczej grubo, jest dobrze, ale tu widać, tak to widać. No właśnie, i ale chyba pokażę ci na tym. Tu, bo tu jest na dole, tu ten. Zresztą widziałeś na początku, jak pokazywałem, to jest sieka. I zobaczysz, jak ja się bawię, jeżeli chodzi o piano, czego użyję, na czym będę się bawił. Oczywiście podejście będzie pierwsze. Prawdopodobnie będzie to żółty pad i nasiol 305. Tak, nasiolek 305. Jeżeli to nie wystarczy, a prawdopodobnie wystarczy i będzie całkiem przyjemny bałaganik, to wskoczymy wtedy z futerkiem, z pruolem, który jest fajny, bo pozwala dojeżdżać właśnie do... Zresztą wszystko powiem, słuchaj. No dobra, no tak wyglądała zabawa, jeżeli chodzi o tego rumaka. Teraz tak, no pokazywanie wszystkich aut, no nie ma opcji, żeby to się na kanale pojawiało. 90% myślę, no chyba tak, 90% osób nie życzy sobie, po prostu. Ja się wcale nie dziwię, rozumiem. Z tym autkiem, kurczę, no prosili tylko, żeby zdjąć rejestrację. Okej, więc zdjąłem, no i rejestrację zdjąłem, więc nie będą pokazane tak, jak sobie życzą. Chyba że w końcu zdecydują, przemyślą sprawę i stwierdzą, że nie chcą, żebym pokazywał film z tym autem. Szkoda, bo no prawie 2 godziny chyba filmu, nie? Chyba tak, no długi, dosyć długi, trochę dosyć długa zabawa. Z czym miałem najgorzej? Chyba z szybami. Słuchaj, szyby to jest przekleństwo, kurczę. Tam z przodu właśnie, chyba o tym nie wspomniałem. A tak, chyba tak, z przodu. Słuchaj, było coś naklejane, nic tego nie ruszało. Wtedy co? No nie wiem, czy nie mówiłem, a może i mówiłem, kurczę. Wtedy glass polish. I tu akurat wziąłem od Leigi, gdyż ponieważ jest taki płynny, fajny i bardzo łatwo go dotrzeć. Nie pyli tak mocno. Więc kurczę, ręcznie poszło i bez problemu. Jakaś taśma, izolacja, nie wiem, czym to było klejone. I niestety to zostaje. Później jak to słońce przypieczy, to ciężko jest to usunąć. No dobra, słuchaj, tak jak widzisz, no wszystko pięknie, ładnie, naprawdę. W aucie połączenie nanotekstil, on pachnie świeżością, nowością auta, w połączeniu z nowym autem, naprawdę zapach, jak go otwieram, jest po prostu cudowny. No fenomenalny. I życzę każdemu, żeby mu tak pachniało wiecznie w aucie, naprawdę. Totalna świeżość. Bo to jest taki świeży, przyjemny zapach w połączeniu z nowym takim autem. No naprawdę, uwielbiam ten zapach. Po prostu bajerka. Super. No dobra, słuchaj. Zapraszam cię do dalszej części filmu. Tutaj się już chyba pożegnam. Może i tam będę coś mówił, wypowiadał się. A może i tak, nie wiem. Ale tak czy tak, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Staram się streścić, tak żeby nie przeciągać, nie przedłużać. Szyby będą jeszcze raz myte, wiadomo. Teraz tak, pierwsze co robię. Oklejanko, właśnie. Jak widzisz, szpatułeczka i tutaj przy każdym zakamarku jest to wszystko wkładane, żeby jak najlepiej odizolować uszczelkę, bo uwierz mi, że tutaj ci pasta wleci. Kolejna rzecz, środek. Tu jest tak. Przy jednej uszczelce, nie chciałem już nagrywać oklejania, bo i tak film jest długi. Przy tej uszczelce, przy tych drzwiach tylnych jest wąska taśma i później ta szeroka jest zawinięta klejem w tę stronę, że tutaj przykleiłem i dociskam tymi drzwiami. Czyli jest od środka przyklejona, żeby nigdzie tam nie pasta nie wchodziła. Jak już to zostanie tylko i wyłącznie na tej taśmie. Tego nie przyklejam. To jest tutaj niezbędne. Tutaj na szybę niech sobie leci. Raczej tam nie poleci, nie? Ale to wiadomo jak jest, różnie bywa. Ważne jest też oklejenie właśnie, żeby odizolować sobie całkowicie
uszczelkę. One już wcześniej były troszeczkę liźnięte, chciałem zobaczyć, co jest grane. I tutaj, tak jak widać, mam nadzieję, że widzisz, jest ten po lakierniku bałagan. Tutaj nie będę ci pokazywał, tutaj to już jest w ogóle tragedia. Zmatowione jakby czymś, nie wiem, i nie wyciągnie. Tutaj tu jest dramat, naprawdę, tu pod paluchem szorstkie. U góry trochę lepiej. Teraz tak, z reguły, jak jest piano, powiedzmy, w miarę, wskakuje żółty pad ADBL-a, tak jak ten właśnie widzisz, i Sonax, to jest chyba Perfect Finish 0406. Idealnie, tak naprawdę często udaje się właśnie na tym zestawie z rotacją zrobić już tak, można powiedzieć, że prawie na igłę, ale i tak dla zasady zawsze wjeżdżam później z finishem. I teraz są dwie opcje. Albo gąbka ADBL, albo ultra mięciutka z Flexi Padsa. I z Royal Padsa, przepraszam. I moim zdaniem to tę na dzień dobry wybiorę. Ta wybiorę. Ta jest dobra na Dual Action. I co robię pierwsze? Przemywam. Mikrofibry. Typowy puch. Te są Cavaliera. I no są mistrzowskie, naprawdę. I czym wymywam? No tutaj widzisz Razer, ale to... tu jest, bo nie miałem butelki, zmywacz z silikonu. Dlaczego? Śliskość. Śliskość, jeszcze raz, śliskość. On po prostu jest mega śliski i fantastycznie szybko odparowuje. Na koniec, i tak oczywiście będę jeszcze wymywał. Tutaj troszeczkę kleju zostało, to go zaraz usuniemy. Ok, dobra. Druga strona do suchego. Ok. Dobra. Ok. Odwracam. I jeszcze raz. Tutaj nic nie dociskamy. Tutaj pracujesz tylko i wyłącznie, można powiedzieć, dotykiem. Tylko i wyłącznie dotyk. O. Dobra. Słuchaj, ta mikrofibra to już jest pozamiatane. Ja użyję tutaj Nasiola 305. Dlaczego? Dlatego, że on robi fajne wykończenie i fajnie tnie. Z żółtą gąbką powinien sobie tutaj perfekcyjnie poradzić i bałagan na pewno będzie. To jest więcej niż pewne. Dobrze wymieszać i teraz tak, pasta. Bardzo mało. Ona skurkowana jest mega wydajna, naprawdę. Tu na futrze to dosłownie dwa groszki. Dwa, bo jak nie, to będzie fruwać jak... O. Dobra. Zobaczymy, czy tyle wystarczy. A powinno. Obroty. Słuchaj, minimalne. Naprawdę, tutaj na tym nie grzejemy. Tym bardziej, że w garażu mam ponad 20 stopni. Tutaj nie grzejemy w żadnym stopniu. O, zrobiła mi się Dual Action, widzisz? O, patrz, wydajność tej pasty. Zobacz. I to jest już. Docisk praktycznie w ogóle. Dlaczego ja tak nie trafiłem? Co jest? Tu. Ja nie chcę Dual Action, ja chcę rotację. Okej. No, trochę lepiej. Najniższe obroty, słuchaj. Rozprowadzam i patrzę. Na pewno będzie ci piło pastę, bo inaczej jest na piano, na tych słupkach, niż na lakierze. Jest bardziej miękko, bardziej ciągnie pastę. To ja już widzę, że ją ładnie zbiera. I teraz delikatnie przyspieszam. I to jest wszystko. Pięknie. Zbiera cudownie. Praktycznie bez docisku. Jeszcze ze dwa przejazdy widzę i to będzie wszystko. Nad tym się w ogóle nie pastwimy. Nie dociskam. Minimalny docisk, wolne obroty
i jeszcze w tym miejscu tylko. I tu zwalniam, pozwalam popracować paście i powrót. Jeszcze kawałeczek. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale ja na przykład widzę. Jeszcze tutaj kawałeczek. Teraz zrobiłem sobie takie małe kantowanko w tym miejscu, bo widzę, że jest i zwalniam. I teraz już takie finiszowe przejazdy, żeby troszeczkę to wyciągnąć. Powolutku, bez docisku, spokojnie, pozwalam się paście ułożyć. Elegancko. Dobra. I już. I teraz tak. Tu sobie pastę też, można powiedzieć, ciapnąłem, bo bałem się, że może być za dużo, i bo ona jak przegniesz o kropelkę dwie i będzie chlapanko. Tutaj trzeba ładnie wycelować zbieranie pasty. Właśnie. I tu jest istotna rzecz. Pluszak i w jedną stronę. Odwracam. Pluszak i w jedną stronę. Nasiol ma to do siebie właśnie, że jest bardzo fajny w wymyciu. Hologram jest? Oczywiście, że jest. Zacny? Oczywiście, że ładny. Można powiedzieć, że książkowy. Okej, przepraszam. Teraz następna. Pamiętamy, że jest do zbierania pasty. Nie radzisz sobie. Tutaj pięknie, pięknie, pięknie. To odkładamy. Pasta. A tu będziemy zbierać. Już tak konkretnie. I nie żałujemy. Nie żałujemy zmywacza silikonu. Grubo. Grubo. Jeszcze raz. Grubo. Cyk. I pyk. Cyk. I powolutku. I poślizg. No. Okej. Właśnie. Bardzo ładnie. Drugi koniec. Ach, holo książkowe, słuchaj. Patrz. Zobacz, jaki burdel. Ale co następuje? Tu zostało tego tak naprawdę, to już dojedziemy finiszem. Hologram książkowy, tak jak widać, tam gdzie jechałem jest hologramik gruby, potężny. Tu jest trochę lepiej, bo tu jechałem tylko finiszem. Teraz co, zakładam. Ok. Zakładam, słuchaj, gąbkę Royal Patsa. Mięciutka jak kaczuszka. Ok. I pasta FX. Finiszowa. Wymieszam. O! O! Pyk. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O! O! Tak jest. I wbijamy tutaj bardzo ładnie i pierwszy przejazd, patrzymy, jak będzie jej za mało, zatrzymuję sprzęt i dorzucam. Będzie wystarczająco. Opsa, kabel. Najniższe obroty. No dobrze. I zero docisku.
Smyrani. Najpierw taki przejazd właśnie. Muszę zobaczyć, jak mi się ułożyła. Idealnie. Mamy jedyneczkę. Robimy na 1,5. I lecimy. Minimalny docisk, słuchaj. No, wróć, nie skaczemy, ma być płynnie. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakieś dziwne skoki, przeskoki. Tu wszystko musi pójść równiuteńko. Chodzi o to, słuchaj, żeby tego nie grzać. W ogóle, to nie lubi temperatury. I przy cięciu, i przy finiszu tym bardziej. Zobaczmy. Rozłożenie pasty. Zobacz. Teraz ci pokażę, o co chodzi. Że tak powiem, dobrze to rokuje. Materiał został równiuteńko. Wygląda naprawdę dobrze. Teraz tak, to zbierało pastę. Żeby nie mieszać, jedziemy. Delikatnie. Wszystko robimy delikatnie. Nie śpieszymy się. Im więcej puchu, tym lepiej. O, dobrze. Okej, tu się już uzupełnia, to wracamy. Chodzi o to, żeby nie narobić sobie bałaganu. Bardzo ładnie. Wiesz, wygląda dobrze.
A co z tego wyniknie, zobaczymy. Możliwe, że trzeba będzie z dual action. Ale prawdopodobnie tak już zostanie. Słuchaj. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą taśmę i zawijanie tam, to jest też ważne, bo jak skoczysz z płynem inspekcyjnym, żeby ci nie pobierało kleju. Na lakierze on inaczej się zachowuje, a tutaj na tym będzie katastrofa. Ok, teraz patrzę, czy wszędzie dobrze wymyłem, bo zależy mi na tym, żeby teraz ze zmywaczem silikonowym wjechać i jak najmniej zbierać. Tu widzę jakieś flądry. Tu finisz nie pomógł. Prawdopodobnie trzeba będzie wjechać z... Zostały grubasy. Prawdopodobnie trzeba będzie wjechać z... No, z czym? Z żółtym padem. Tak, zostały jakieś grube rysy. Nie przyjrzałem się wcześniej, niestety. I holo też mogło zostać? Mogło, oczywiście, że mogło. Także będziemy zaraz patrzeć. Okej. Dobra. No zmywacz silikonowy to jest mistrzostwo na ten... na piano, naprawdę. Wow. I tu już odwracamy. Nie ciągniemy tej samej strony. Za każdym razem odwracamy i dużo. Ja używam akurat Bola. Cena, jakość moim zdaniem jest fantastyczna. I już widać, co jest 5. Słuchaj. Jeszcze hologram został. I prawdopodobnie to będzie wina pasty i pada. Tak, jeszcze minimalny. Jeszcze. I teraz wjeżdżamy za delikatnie. Wjedziemy z... Ale zobacz, jakie koła zostały jeszcze. Albo ten pad już ma dosyć, bo on już swoje trochę nalatał. To wlecimy teraz z ADBL-em. I pójdziemy po pastę finiszową ADBL-a. Dobra, jestem. Słuchaj, a jeszcze tak, ten pad. Ja wcześniej nim jechałem, bo na filmie nie wiem, czy widziałeś. Mówiłem chyba, nie? Primer od Neoxala, który na tym padzie właśnie jechałem i na piano mi tam zrobił taki burdel. I możliwe, że ja go dokładnie jeszcze do końca nie wymyłem, mimo że stąd. Dziwny jestem, dziwne, bo on mi zawsze się sprawdzał. No nic, lecimy. Niskie ciśnienie. Pasta ADBL-a dobrze wymieszana. Ona się fajnie wymywa. Co mi się podoba w tej paście właśnie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I robimy jeszcze jedno podejście. Jak nie, biorę dualkę i wjeżdżam na dualce. Tak czy tak, to po lakierniku już nam znikło. Ok, tak myślałem, że nasiol tutaj nie ma sensu z nim wskakiwać na futerko. O, tutaj to wydajność pasty mamy konkretną. A nie, 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 nie. Jedyneczka może być tak, że nawet przegiąłem. O, to wbijemy. Ok. I powolutku. A jest. No, i tu jest płynność. Właśnie. Okej. Okay. Słuchaj, to było w przyspieszeniu, ale jechałem również spokojnie i tutaj, jeżeli chodzi o prędkość, na najniższych obrotach. Pasta jest bardziej płynna. Chciałem sobie tego właśnie oszczędzić. I ona minus jest taki, że ona wchodzi wszędzie w zakamarki. Ale to wszędzie. Wszędzie, po prostu wszędzie. I z nią też trzeba uważać, jeżeli chodzi o ilość.
jedna kropla za dużo i jest po wszystkim. Tu się udało, tak można powiedzieć, na styk. Udało się na styk. Okej, okej, dobra. I okej, i zbieramy. No. Param, pam, pam. No, tutaj wymywanie też, płynność jest fajna tej pasty. W ogóle na czarnym Unii ją sprawdzałem na rotacji. No i zrobiło robotę. Słuchaj, za pierwszym podejściem się udało to ogarnąć. O, mama, mama. Zapomniałem, żeby jechać wzdłużne ruchy. I będę wiedział wtedy, czy po maszynie są kuliste, czy po fibrze. Po fibrze raczej wątpię, bo jest wyprana idealnie, ale już zaczyna kleić. Trzeba będzie ją wymienić. Odwracamy. I dajemy dużo miodu. Ta-ra-ra-ra-ra. Dużo miodu, dużo miodziku. Dobra, tu nam ją trochę zostało. Właśnie to jest minus tej pasty, że ona, jak ją kurczę przy grzeje, ona na dualce to jest perfekcyjnie. Na rotacji troszeczkę się gubi, ale to jest wszystko do wymycia. Chcę tylko zobaczyć, czy oby jest lepiej. No. No właśnie. I tak jak widzisz, na rotacji, kurde, idealnie. Teraz tylko ją dokładnie wymyć i jesteśmy, kurde, w domu. Zajebiście. Tutaj to znikło. Kurczę, mam nadzieję, że dobrze widzisz. No, zobacz. Widzisz? Perfekto. No tak to jest, widzisz, no. Okej. Tararara. Tu. Bardzo fajnie. Super. I tak już zostawiam. Teraz wymywam dokładnie i przeskakuję dalej.